serdecznie. Witam panie i panów radnych, witam burmistrza, witam panią skarbnik, witam kierowników i naczelników wydziałów, witam prezesów i dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocniczej gminy, witam panie i panów sołtysów, witam służby mundurowe, witam pana Krzysztofa Rupę, przewodniczącego Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, witam pana Zbigniewa Markowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu. Witam mieszkańców Nowego Pomyśla, witam media. Otwieram obrady 27. sesji Rady Miejskiej w Nowym Pomyślu. Na sali jest obecnych 21 radnych, jest komplet, a więc Rada jest władna do podejmowania uchwał i decyzji. Przede mną jest protokół z 26. z obrad 26. sesji Rady Miejskiej w Nowym Pomyślu, która miała miejsce 30 listopada 2012 roku. Protokół ten został przeze mnie przeczytany i podpisany. Stwierdzam, że jest on zgodny z przebiegiem tamtej sesji. Był on również przesłany w formie elektronicznej do wszystkich radnych, w związku z tym, jeżeli ktoś z państwa radnych by zauważył jeszcze jakieś niedoskonałości, to proszę o zgłaszanie ich w tej chwili. Jeśli nie ma zgłoszeń, to proponuję przyjąć protokół z 26. sesji Rady Miejskiej w Nowym Pomyślu bez odczytywania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu bez odczytywania, proszę o podniesienie ręki. Protokół został przyjęty jednomyślnie. Witam też pana burmistrza Wojciecha Rutę, który właśnie przybył na salę. Jesteśmy teraz w punkcie trzecim, przedstawienie porządku obrad. Tutaj pan burmistrz chciał zgłosić poprawkę dotyczącą porządku obrad. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, wysoka rado, w ramach autopoprawki do porządku dzisiejszego posiedzenia chciałbym prosić o wycofanie punktu 4H, czyli określenia zasad wniesienia przez gminę Nowy Tomyśl aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągu i Kanalizacji w Nowym Tomyślu spółka z OO. O powód, dla którego to czynimy, poproszę o wyjaśnienie powodu, dla którego to czynimy, poproszę burmistrza Rutę. Bardzo proszę o udzielenie głosu. Proszę bardzo, proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, wysoka rado, aby wprowadzić majątek, który czeka do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ten majątek musi być wyceniony. Niestety, ale potrwa to około miesiąca czasu, w związku z powyższym niezasadnym byłoby dzisiaj podejmować bez wyceny tego majątku takiej decyzji. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń, zatem przegłosujemy porządek obrad z zaproponowaną zmianą, to znaczy z wykreśleniem w punkcie czwartym podpunktu H. Oczywiście pozostałe podpunkty I, J i K odpowiednio przyjmą tą numerację H i J. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Przejdziemy zatem do punktu czwartego, podjęcie uchwał w sprawie. I pierwsza uchwała jest to zmiana uchwały nr 16 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Nowy Tomyśl na 2012 rok. Wprowadzenia dokona pani Ludomira Śmiączka, skarbnik gminy. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie przewodniczący, wysoka rado, zaproszeni goście. Chciałbym przedstawić projekt zmiany uchwały budżetowej na rok 2012. Projekt ten zmiany był przedstawiany na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Przy przedstawieniu tego projektu na komisji sygnalizowana też była jeszcze zmiana
W związku ze złożonym wnioskiem dyrektora szkoły podstawowej nr 2 o zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1500 zł wyodrębnionego rachunku dochodów. I tak też ten projekt został przegłosowany i otrzymał opinię pozytywną. Natomiast w międzyczasie minister finansów dokonał podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej. I pismo to otrzymaliśmy 27 grudnia i dla gminy Nowy Tomyśl została przyznana kwota 77 231 zł. Ta kwota powstała z wyliczenia liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli w roku 2011. Na każdego ucznia była przyznana kwota 77 zł. I tą zmianę wprowadzamy autopoprawką do projektu tej zmiany uchwały budżetowej i oprócz tego to, co sygnalizowałam, wniosek dyrektora szkoły podstawowej nr 2 o zmianę wyodrębnionego rachunku dochodów. Po wprowadzeniu autopoprawką kwoty 77 231 ulegają zmianie dochody ogółem o tą kwotę, tak samo dochody bieżące. Zmniejsza się też o tą kwotę deficyt budżetu i jednocześnie przy zmianie deficytu budżetu zmniejszają się też przychody. I teraz wrócę może pokrótce, co jest wprowadzane tą zmianą. Oprócz tych dwóch pozycji po stronie dochodowej, jednej zwiększenie z tytułu rozdysponowania rezerwy subwencji ogólnej. Tam dostaliśmy kwotę 221 913 zł w związku z tym, że zwiększona została od miesiąca lutego 2012 składka rentowa, a do tej pory nie była uwzględniona subwencji oświatowej. I tak już mówiłam, z podziału subwencji ogólnej kwotę 77 231, obie kwoty wpływają na zmniejszenie deficytu budżetu, nie przenosimy je na drugą stronę, na stronę wydatków. Po stronie wydatków zmianie ulegają tylko plany finansowe określonych jednostek, które złożyły wnioski o zmianę. To jest Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa w Boruji Kościelnej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu i Gimnazjum w Nowym Tomyślu. Oprócz tego dokonuje się zmiany w wydatkach majątkowych, w inwestycji kompleksowe zagospodarowanie ścieków zlewni Obry. Zmniejsza się budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl Boruja Kościelna o kwotę 2465 i przenosi się w tym na to samo zadanie, na zadanie z tego projektu, ale budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl Jastrzębsko-Stare. Oprócz tego na podstawie uchwał podjętych zebrań wsi Boruja Nowa i Róża dokonuje się przeniesienia wydatków i tak jak już mówiłam, zmienia się wydzielony rachunek dochodów. I jak już na początku zaznaczyłam, przedstawiony projekt na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów otrzymał opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę zgłoszeń dyskusji, zatem przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Nowy Tomyśl na 2012 rok wraz z przedstawioną autopoprawką. Proszę o podniesienie ręki. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejny projekt jest to projekt zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowy Tomyśl na lata 2012-2026. Też głos oddaję pani skarbnik. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście.
Tak samo jak projekt zmiany uchwały budżetowej, projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawiany był na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów i też otrzymał ocenę pozytywną. Autopoprawką do zmiany wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się, tak jak już mówiłam, przy zmianie uchwały budżetowej otrzymaną kwotę z podziału rezerwy ogólnej 77 231. Wprowadzając tą kwotę, ulegają zmianie dochody ogółem, dochody bieżące, zmieniają się wolne środki, które uzupełniały przychody, zmniejszają się o wprowadzenie właśnie tej kwoty i zmniejsza się także wynik budżetu. Wynik budżetu po tych zmianach jest ustalony, mamy niedobór w kwocie 2 544 161 zł 35 groszy. Zmieniają się też w związku z tym, że zwiększamy dochody ogółem, wskaźniki zadłużenia ogółem i spłaty zadłużenia. Wielkość wskaźnika zadłużenia ogółem będzie wynosić po tych zmianach 47,08%, natomiast spłata zadłużenia to wskaźnik 12,3%. Zmiany, które zostały wprowadzone, to zmieniamy przedsięwzięcia. Przed chwilą też wspominałam o przesunięciu środków między dwoma inwestycjami, kanalizacją sanitarną Jastrzębsko-Stare i kanalizacja Nowy Tomyśl Boruja Kościelna. I to ma odzwierciedlenie w załączniku, którym przedstawiane są przedsięwzięcia, gdyż jest to przedsięwzięcie wieloletnie i było ujmowane w załączniku numer 2 wieloletniej prognozy finansowej. Zmieniają tu się łączne nakłady finansowe między tymi dwoma zadaniami i także się zmienia limit wydatków roku 2012 między tymi zadaniami. Zmienia się także załącznik numer 1 w kolumnie dotyczących roku 2012, gdzie zostały naniesione wszystkie te zmiany, które były wprowadzane zmienionymi zarządzeniem burmistrza, czy teraz zmienianą uchwałą budżetową. Tak jak też wspomniałam, projekt ten otrzymał opinię pozytywną Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, zatem przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowy Tomyśl na lata 2012-2026 wraz z załączoną tą poprawką. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta większością głosów. I kolejna uchwała jest to uchwała w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Nowy Tomyśl, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Wprowadzenia ponownie dokona pani skarbnik. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Chciałabym przedstawić projekt w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Nowy Tomyśl, które nie wykazają z upływem roku budżetowego 2012. Artykuł 263 ustawy o finansach publicznych mówi, że niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego, zastrzeżeniem ustępu drugiego tego artykułu, który mówi o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, do których nie stosuje się właśnie tego przepisu ustępu numer 1. Jednocześnie ustala też okres, w którym te wydatki mają być wykonane w roku 2013. Łącznie z wykazem tym ustala też plan finansowy dla tych wydatków z podziałem na działy, rozdziały i z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.
Tym projektem uchwały chcemy cztery zadania przenieść do wykonania do roku 2013. To jest budowa sieci wodociągowej we wsi Paproć, kwota 20 tysięcy. Budowa ulicy Olchowej w Nowym Tomyślu, 200 tysięcy. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy szkole podstawowej numer 2 w Nowym Tomyślu, 42 600 i rozbudowa świetlicy wiejskiej o sanitariat i zaplecze kuchenne w Nowej Róży, kwota 106 tysięcy złotych. Wszystkie te inwestycje są rozpoczęte, już podpisane zostały umowy z wykonawcami. Wpływ na realizację mają w tej chwili warunki atmosferyczne, jakie panują i termin ostatecznego wykonania tych zadań odnośnie tych czterech przypadków został ustalony na 30 czerwca 2013 roku. Projekt ten był przedstawiany na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów i otrzymał opinię pozytywną. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Barbara Jandyś się zgłasza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, ja mam pytanie, dlaczego ostateczny termin wydatku ustalony jest na 30 czerwca, skoro są podpisane umowy i w umowach jest termin realizacji zadania określony, więc nie wiem, czemu tutaj jest ten termin 30 czerwca. Dziękuję. Pan burmistrz Rudolf, tak? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, to ze względów tylko bezpieczeństwa, zaś tak jak będzie możliwe i tak jak warunki pozwolą, zresztą prace w ostatnim czasie i na ulicy Olchowej i w Róży były prowadzone, bo temperatury były dodatnie, także będziemy maksymalnie skracać ten czas. Zaś, żeby, bo już raz był taki przypadek, że wpisaliśmy do końca kwietnia, potem się okazało, że w miesiącu kwietniu jeszcze były przymrozki, nie można było realizować tych prac. Najbardziej obawiamy się o podjazd dla niepełnosprawnych przy szkole numer 2, ponieważ tam będziemy musieli odciąć całe jedno wejście do szkoły. Oczywiście harmonogram prac jest przygotowany na niespełna 2 tygodnie, ale w ramach tych 2 tygodni no, nie może być w żaden sposób żadnych temperatur w okolicy zera, bo to są prace już potem przygotowawcze i wykończeniowe, a czas dłuższy spowodowałby brak wejścia. Oczywiście będziemy na bieżąco Państwa informować o zakończeniu poszczególnych tych inwestycji, które wchodzą w wydatki niewygasające. To nie jest termin wiążący dla wykonawców, tylko termin wiążący do rozliczeń. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji, zatem przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Nowy Tomyśl, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. I przechodzimy do kolejnego. Do kolejnej uchwały jest to uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowy Tomyśl na lata 2013 do 2026. I tutaj wprowadzenia dokona ponownie pani skarbnik gminy Dobromira Śmieszka. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, szanowni goście. Chciałabym dokonać mojego wstępu do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026. Artykuł 227 ustęp 1 i 2 ustawy o finansach publicznych mówi, że WPF powinien obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat. Nie może być jednak krótszy niż na ten okres przyjęte limity wydatków na realizowane przedsięwzięcia. Natomiast prognozę kwoty długu, która jest częścią składową wieloletniej prognozy finansowej, ustala się na czas, w którym będzie dokonywana spłata już zaciągniętych kredytów czy planowanych do zaciągnięcia. Projekt naszej uchwały w sprawie WPF-u, jak mówiłam, jest na lata 2013-2026 i jest właśnie ustalony na podstawie prognozy kwoty długów i spłaty tego długu, który jest planowany do roku 2026.
Oprócz tego, tak jak mówiłam, przedsięwzięcia mamy ustalone na lata 2013 do roku 2015 i to są przedsięwzięcia wieloletnie. W tej chwili mamy dwa, to jest projekt realizowany, budowa infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych oraz wprowadzone od roku 2013 dopłaty do udziałów spółki PWiK. Oprócz tego mamy tam ujęte umowy wieloletnie, którym realizacja w roku budżetowym w latach niezbędnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Oprócz tego cała wieloletnia prognoza finansowa podzielona jest na planowanie dochodów ogółem w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Taki sam podział jest z planowania wydatków. Wydatki bieżące planowane są i wydatki majątkowe, z tym, że z wydatków bieżących jeszcze się wyodrębnia wydatki na wynagrodzenie pochodne od wynagrodzeń, a także wydatki na utrzymanie jednostki JST, w którym jest ujmowany rozdział 750-23 Urzędy Gmin oraz Rady Gmin 750-22. Jeżeli chodzi o dochody na lata 2014 i 2015, planowany był wzrost dochodów o 3,75% i to były planowane w oparciu o informacje wieloletniej prognozy finansowej państwa, a także założenia wzrostu naszych stawek podatkowych. Natomiast w roku 2016 wzrost na poziomie 2,5%, w 2017 na poziomie 102,2%, natomiast w latach 2018-2021 wzrost dochodów na poziomie 2%. Natomiast jeżeli chodzi o dochody majątkowe, na rok 2014 przyjęto założenie, że ze sprzedaży majątku uzyskamy 1 000 000 zł, natomiast w latach 2015-2026 dochody majątkowe przyjęto po 300 tysięcy miesięcznie. W 2014 jeszcze do dochodów majątkowych przyjęto dotację, na której jest podpisana umowa na realizację zadania budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych. Natomiast wydatki bieżące, jak mówiłam, w podziale na wynagrodzenia i pochodne oraz związane z funkcjonowaniem organów JST i planowano wzrost w latach 2014-2015 na poziomie 2,5%, w latach 2016-2021 wzrost na poziomie 2%. Planowano też wydatki na obsługę długu, które były wyliczone na podstawie zawartych już umów z bankami, z których korzystamy i zostały zaciągnięte kredyty, a odsetki zostały już wyliczone od realnie zaciągniętych kwot. Spłaty rat kapitałowych będą kwartalne, natomiast spłaty odsetek będą się odbywały miesięcznie. Do prognozy WPF roku 2013-2026 zaciągnięty kredyt w roku 2011 został zmieniony sposób spłaty. Zmniejszono spłaty do roku 2018, natomiast zwiększono spłaty od roku 2019 do roku 2026. W roku 2013 wskaźnik spłaty zobowiązań do 15% dochodów ogółem obowiązuje i nie zostanie on w tym roku przekroczony. Wskaźnik ten po podliczeniu całości wszystkich rat kapitałowych oraz odsetek, które wliczają się do spłaty długu, będzie wynosił 11,27%. Natomiast jeżeli dokonamy wyłączeń, a wyłączeniu podlega pożyczka, która była zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie, a będzie spłacana w roku 2013, to ten wskaźnik będzie na poziomie 9,96%. Natomiast w roku 2014 i w latach następnych
będzie zachowana relacja wynikająca ze wskaźnika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. I wskaźnik spłaty zobowiązań nie przekroczy tego wskaźnika wynikającego z tego artykułu. Mimo to rok 2014 będzie wymagał bieżącego monitorowania, gdyż wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 7,04, natomiast maksymalny wskaźnik spłaty wyliczony na podstawie artykułu 243 to wskaźnik 7,26%. Dlatego jest wprowadzana polityka oszczędnościowa w zakresie wydatków bieżących. Natomiast poszczególne kwoty wydatków majątkowych do końca 2006 roku ustalone są w załączniku nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. I wielkość, która pozostanie po zabezpieczeniu wydatków bieżących podstawowych, po spłacie zobowiązań i odsetek od tych zobowiązań będzie zawsze w całości przeznaczana na wydatki majątkowe. Mamy wydatki majątkowe, które nie przekraczają roku 2013, no i te dwa przedsięwzięcia, które wykraczają poza rok 2013. Projekt sam był złożony o czasie, otrzymała go Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Biuro Rady. Przedstawiany był na wszystkich komisjach Rady Miejskiej i otrzymał też pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Zgłoszenia tutaj może, jeśli chodzi o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, każdy z Państwa radnych otrzymał to na piśmie, ale myślę, że sam początek tutaj można odczytać. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009 roku w osobach przewodnicząca Beata Rodewald-Łaszkowska, członkowie Danuta Szczepańska i Zdzisław Drozd, działając na podstawie artykułu 13 punkt 12 i artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych wyraża o przedłożonym przez burmistrza gminy Nowy Tomyśl projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowy Tomyśl na lata 2013-2026 opinię pozytywną z uwagą jak w punkcie trzecim uzasadnienia. I następuje całe to uzasadnienie, które każdy z Państwa radnych, z którym każdy z Państwa radnych mógł się zapoznać, bo zostało to dostarczone wcześniej na piśmie. W tym wprowadzeniu już Pani skarbnik poprawkę ujęła, czy jeszcze w tej chwili na razie nie ma więcej zgłoszeń, w związku z tym oddaję z powrotem głos Pani skarbnik. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Goście. Chciałabym przedstawić autopoprawkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2013-2026. Chodzi o zmianę ogólnych kwot dochodów i wydatków ogółem, a także dochodów bieżących i wydatków bieżących. Będzie to zmniejszenie o kwotę 13 415 zł i 18 groszy. A z czego to wynika? Projekt indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas od 1 do 3 w listopadzie tego roku był zmieniany i został też zmieniany harmonogram płatności tego projektu. W tej chwili dostosowujemy wielkości po stronie dochodów i po stronie wydatków do tej zmiany. Ta zmiana
i bo było wprowadzane 40 440 zł do projektu. W tej chwili to będzie kwota około 27 tysięcy. Zmiana, jak mówiłam, polega na zmniejszeniu o 13 415 i 18 groszy. Ponadto są zmiany wprowadzane, które są ujęte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Chodzi o to, że w jednym punkcie 24 sposób finansowania spłaty długu brakowało wiersza o treści nadwyżka bieżąca, który miał pokazywać, czego będą spłacane nasze zadłużenie. W tej chwili ten wiersz został wprowadzony i zostały te dopisane w poszczególnych kolumnach dotyczących lat od 2013 do roku 2026 kwoty, które będą spłacane z nadwyżki bieżącej, to znaczy mówię o naszych ratach kredytów i pożyczek. Ponadto, że zmniejszeniu ulega wielkość dochodów ogółem, ulegają zmianie te wskaźniki dotyczące roku 2014 i 2015. I tam wskaźnik z roku 2014 7,26% zmienia się na 7,27%. Dotyczący roku 2015 zmienia się 7,80% na 7,81%. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, zatem przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowy Tomyśl na lata 2013 do 2026 wraz z przedstawioną oto poprawką. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. I przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to uchwała w sprawie budżetu gminy Nowy Tomyśl na 2013 rok. Wprowadzenia ponownie do pana Pańska. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Goście. Chciałabym pokrótce dokonać wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej na rok 2013. Projekt był opracowywany w oparciu o ustawę o finansach publicznych, ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także na podstawie przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych. I w toku tych prac wykorzystywane były materiały, zawiadomienia, które otrzymaliśmy od wojewody wielkopolskiego, od Krajowego Biura Wyborczego i od ministra finansów, jeżeli dotyczy wielkości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i odnośnie subwencji oświatowej. Podstawą były też materiały opracowane przez poszczególnych dyrektorów jednostek organizacyjnych i naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego. Dochody ustalono w wysokości 77 857 232 zł, natomiast wydatki to kwota 76 586 661 zł. Tworzy nam to wynik, którym jest nadwyżka budżetu w kwocie 1 270 571 zł. Dochody są podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody bieżące to kwota 71 985 421 zł. Natomiast dochody majątkowe to 5 871 811 zł. W grupie dochodów bieżących największe pozycje to podatki i opłaty około 44 milionów. Subwencja oświatowa to kwota 15 287 tysięcy około. Dotacje to 7 413 495 zł. I pozostałe dochody to kwota 5 221 544.
Na dochody majątkowe natomiast składają się dochody ze sprzedaży majątku ustalone w roku 2013 na kwotę 1,5 miliona i dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych w ramach programów z udziałem środków europejskich. Tu jest kwota 4 366 811. Wydatki bieżące ustalono w kwocie 66 164 142. Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi tworzy tak zwaną nadwyżkę bieżącą, która potem jest bardzo ważna do obliczania wskaźnika możliwości spłaty naszego zadłużenia. W wydatkach bieżących najważniejszą pozycję tworzą wynagrodzenia i pochodne, to kwota około 36 milionów. Dotacje z budżetu to kwota 3 597 tysięcy. Na obsługę długu przeznaczamy 1 601 tysięcy. Wydatki majątkowe to kwota 10 422 519 zł. Stanowią one 13,6% wydatków ogółem. Tu na inwestycje krótkoterminowe planujemy 4 553 tysiące, natomiast na zadania inwestycyjne wieloletnie 5 211 tysięcy. Zakupy inwestycyjne to kwota 621 tysięcy 600. Na dotację dla powiatu, na przygotowanie dokumentacji technicznej, na rozbudowę zespołu szkół zawodowych i licealnych o salę sportową przeznaczamy 35 600 zł. Najwięcej w wydatkach ogółem zajmują wydatki na oświatę, łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą to około 45,1% budżetu. Na opiekę społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej to wydatek z ogółem z budżetu 18,8%. Na administrację 8% budżetu przeznaczamy, na gospodarkę komunalną i odpadowego 4,7%, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 4,3%, na transport i łączność 6,1%. W budżecie są też ustalone wydatki dla jednostek pomocniczych gminy w kwocie ogólnej 136 962 zł. A ponadto też dochody za wydawane zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych przyjęte w kwocie 500 tysięcy, w tym na realizację wydatków w programie rozwiązywania problemów alkoholowych 460 tysięcy, a na program przeciwdziałania narkomanii 40 tysięcy. Ustalono też rezerwę ogólną w kwocie 190 tysięcy i rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 143 300. Przychody budżetu ustalane są w kwocie 5 900 000, natomiast rozchody to kwota 7 170 571 zł. Zadłużenie na koniec 2012 roku będzie wynosiło 34 825 971 zł i do planowanych dochodów będzie to wskaźnik 48,5%. Dyskusja nad przedstawionym projektem budżetu odbywała się na wszystkich komisjach Rady Miejskiej i otrzymała też pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały budżetowej. W razie nie widzę zgłoszeń do dyskusji, w związku z tym jest, tak? Proszę bardzo, pan Zbigniew Markowski. Widzę, że radni nie chcą zabierać głosu, to na komisjach tak jest. Ja nie miałem takiej możliwości, więc chciałbym kilka słów powiedzieć na temat tego budżetu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, my corocznie do projektu budżetu wspólnie z radnymi, którzy byli wybrani na osiedlach, zgłaszamy szereg wniosków, w
które po prostu dotyczą terenów przylegających do naszych osiedli, terenów miejskich, to nie dotyczy terenów spółdzielni, natomiast terenów miejskich, zadań według nas i zresztą tych radnych, którzy się pod tym podpisali, bardzo ważnych, chociażby takie jak powiedzmy budowa drogi od gimnazjum, żeby można było bezpiecznie wyjeżdżać, przecież tam się robi kocioł codziennie rano. Droga, która jest potrzebna do wyjazdu z parkingu przy Wyższej Szkole Pedagogii i Administracji, przecież ten parking powoduje, że ilość samochodów tam się zwiększa i praktycznie wzdłuż budynku 29 praktycznie nie ma możliwości przejechania. Także również przy budynkach tak zwanej dawnej HIFY są to budynki, gdzie praktycznie nie ma parkingów. Ja już kilkakrotnie pana burmistrza Rutę oprowadzałem, pokazywałem, tam między budynkiem 6 a 10 praktycznie nie idzie przejść dla ludzi starszych, bo tak samochody, mimo że są tam zakazy, policja ani straż miejska nie reaguje, po prostu samochody stoją, ale nawet człowiek nie ma sumienia zgłaszać powiedzmy tych wykroczeń z tego względu, że teoretycznie nie ma możliwości, gdzie tam się po prostu zatrzymać. No i jest tutaj gorąca prośba, żeby te problemy burmistrzowie również widzieli. Chciałbym tutaj, no w projekcie budżetu widzimy dofinansowanie do placów zabaw na wsi. Ja nie zazdroszczę tych placów zabaw, ale jak spółdzielnia zgłaszała taką potrzebę, jeżeli chodzi o place zabaw na terenie spółdzielni, to nie znalazło się po prostu tych środków. Myśmy wydali na place zabaw ponad 1 000 000 zł, a z tych placów zabaw korzysta wszyscy mieszkańcy. Nikt nie zabrania korzystać z tych placów zabaw. My nie mamy takich powiedzmy zamiarów, żeby chociaż to są tereny, można powiedzieć, prywatne, które powiedzmy moglibyśmy ogradzać, zamykać. Nikt z naszych mieszkańców po prywatnych terenach innych mieszkańców nie chodzi. Dlatego apeluję bardzo do panów burmistrzów, bo oni w końcu projekt przygotowują, żeby powiedzmy potrzeby spółdzielni trochę inaczej widzieć. Chciałbym też zwrócić uwagę, że jest to część miasta, temu prezesowi sołtysowi diety się nie płaci, na powiedzmy środków się nie przeznacza powiedzmy na spółdzielni, te, które otrzymują wioski. Powiedzmy tak, że jest oszczędność. Mieszkańcy spółdzielni, łącznie ze spółdzielnią, opłacają około 400 tysięcy rocznie podatku od nieruchomości i dlatego no tak troszeczkę powiedzmy ubolewamy, że tych naszych powiedzmy problemów, ale to są problemy powiedzmy mieszkańców związane z tym, że jest gimnazjum ogólnomiejskie powiedzmy, gdzie przyjeżdża bardzo duża ilość powiedzmy dzieci. Jest szkoła, powiedzmy, powiatowa. Przez nasze osiedla, przez nasze tereny prywatne ponad 1000 dzieci codziennie jedną stronę i w drugą stronę chodzi po naszych terenach, które my musimy sprzątać. Dokonują różnych zniszczeń, powiedzmy, czy to malują graffiti, czy powiedzmy, czy rzucają papiery i tak dalej. Tereny są posprzątane, więc ponosimy ogromne koszty. I dlatego apeluję do panów burmistrzów, do rady, żeby te problemy zgłaszane, tak jak powiedziałem, od lat te wnioski zgłaszamy, wnioski uzasadnione, które po prostu wykazujemy i tak jak powiedziałem, to nie dotyczy terenów, bo my wiemy, że gmina nie może na terenach prywatnych wykonywać jakiś tam powiedzmy robót. Natomiast na terenach ogólnomiejskich, przylegających, powiedzmy usprawiające życie mieszkańców,
powinna również widzieć. Chciałem te uwagi w imieniu Zarządu Spółdzielni przekazać. Dziękuję. Burmistrz Żuta się zgłasza. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wsłuchując się w głos Pana Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, no, należy się do tych życzeń odnieść. Może rozpocznę od tego, że nie dzielimy miasta, tak jak to było w roku 1994, bo wtedy funkcjonowało w ocenie niektórych osób podział miasta na przedrowkiem i zarowkiem. Jak Państwo spojrzycie w budżety od tamtego okresu, to takiego podziału nigdy nie było. Nie będę Państwu zabierał czasu, bo nie jest też tak, że w tę nową część miasta nie są pompowane środki finansowe, bo są. Od chociażby ostatni parking, przepraszam, służący, można by dyskutować w czasie zwykłych, normalnych, roboczych dni potrzebom i też gimnazjum, ale przecież tam jest ponad 200 miejsc. Przecież to nie jest dla mieszkańców starej części, mieszkańców wsi, tylko to jest ogólnodostępny parking. Naprawdę można by wymieniać ulicę Janusa, Musiała, naprawdę ileś parkingów. I nie jest tak, że w ogóle nie wsłuchujemy się we wnioski, które są składane z tej części miasta, bo wsłuchujemy się. Tylko w ramach tych środków finansowych, które w tej chwili są wprowadzone na tytuły inwestycyjne, próbujemy wybierać po pierwsze te, które są zapisane w planie wieloletnim i te, które właściwie są bezdyskusyjne, bo jak miałem wrażenie na komisjach, one dyskutowane nie były, poza jednym wyjątkiem, ale to później się odniosę, kwestią monitoringu. Co do placów zabaw, faktycznie place zabaw są, ale z dofinansowaniem. Sam raz w ramach obszarów wiejskich możemy uzyskać dofinansowanie i tylko dlatego ten tytuł się pojawił, bo gdyby tego dofinansowania nie było, wówczas nie wprowadzilibyśmy takiego tytułu na tym etapie, kiedy wydatkiem zasadniczym, głównym, pierwszym to modernizacja oczyszczalni ścieków, drugi i to przed nami, internet dla wykluczonych. To jest przedsięwzięcie, które w tym momencie determinuje wszelkie możliwe środki finansowe, bo realizacja tego tytułu pozwoli tym, którzy dzisiaj nie mają dostępu do internetu, albo jak mają ten dostęp, to w bardzo ubogi sposób, poprzez internet satelitarny albo łącza telefonii komórkowej, raz, że to jest kosztochłonne, dwa, przepływy, patrząc na te środki, nie są aż tak znaczące. To także placówki oświatowe, które w tych terenach są położone i które tego dostępu nie mają. Dlatego my wsłuchujemy się we wszystkie głosy, ale naprawdę próbujemy wybrać takie tematy, które no, bezdyskusyjnie powinny być zaraz i natychmiast załatwiane. Oczywiście przyjmując tą hierarchię, przyjmując zapisy w planie rozwoju lokalnego, w tym załączniku wieloletnim, także tamte tytuły są i one też będą realizowane, ale na wszystko musi przyjść swój czas. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani wiceprzewodnicząca Krystyna Wilkoszarska. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Znaczy myślę kilka słów z moich odczuć po wypowiedzi pana przewodniczącego. Kwestia życzeniowa, to myślę, że każdego, gdyby zapytać, to miałby swoje życzenia dla poprawy warunków miasta i życia ludzi. Ja też chociażby od Konopnickiej w prawo ulicę brodzi się w błocie, ale prawda jest taka, że no, trzeba mieć też zrozumienie, że wszystkiego się nie da. Natomiast zabolało mnie, panie przewodniczący, ponieważ ja nie jestem nowodomyślanką, ale gdzieś tam po drodze kiedyś słyszałam ten podział za rzeką, za rowkiem i przed rowkiem. Natomiast jeżeli pan używa określenia wasze dzieci chodzą po naszych ulicach, to po prostu mnie zabolało. W kraju mamy podział na lepszych i gorszych, nie wiadomo kto lepszy, kto gorszy, co nie służy naszemu życiu. Natomiast podział miasta, że wasze dzieci chodzą po naszych ulicach, myślę, że brzmi bardzo nieelegancko,
A poza tym jest to bolesne, że nie stanowimy jedności. I to jest tyle, co chciałam powiedzieć. Markowski. Pani przewodnicząca Wilkoszarska widocznie mnie nie zrozumiała. Przecież ja nie dzielę miasta, bo jakbym dzielił miasta, to bym namawiał mieszkańców do tego, żeby zamykało place zabaw. Dlatego chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, że większość terenów, po których się poruszają, powiedzmy, są to tereny prywatne, za które sprzątanie, utrzymanie zieleni muszą ponosić mieszkańcy. Mieszkańcy, opłacając utrzymanie zieleni i chodników, to wychodzi dziś około 40 groszy od metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania. Który z mieszkańców po prostu w innej części miasta płaci takie pieniądze na utrzymanie? Niech mi pani pokaże. I o to tylko chodzi po prostu, żebyście państwo przygotowując projekt budżetu o tych elementach też brali pod uwagę. My mamy ogromny problem z tego tytułu, bo utarło się na przykład wśród młodzieży w Nowego Tomyśla, że idą na deptak, powiedzmy ten, i wieczorem rozrabiają na tym deptaku i powiedzmy, moja wypowiedź jest również po to, żeby mieszkańcy, że to są tereny prywatne. Nikt nie ma pomysłu w spółdzielni stawiać płotów. Natomiast za te tereny prywatne płacimy podatek, za te tereny musimy utrzymywać czystość, porządek i zieleń, także ponosimy dodatkowe koszty. Ja tylko w tym kontekście mówię, że biorąc pod uwagę, rozdzielając środki budżetowe, żebyście państwo brali to pod uwagę, żeby powiedzmy, no jak ja bym miał charakter pana Drzeszkowiaka, to bym szlaban postawił, ale ja jeszcze nie mam takiego charakteru, więc po prostu takich pomysłów niech pan głupot nie opowiada. No. Bo w swojej wsi może pan stawia. Natomiast my takich pomysłów nie mamy. Natomiast chodzi o to, proszę państwa, ja tu nie próbuję, powiedzmy, różnicować czy dzielić miasta, bo daleki jestem od tego, powiedzmy. Natomiast chciałem tylko pokazać, jakie mieszkańcy, i ja jestem do tego zobowiązany, jako prezes spółdzielni, jako przedstawiciel zarządu, do pokazania, jakie koszty mieszkańcy po prostu ponoszą. I tylko tyle. Dlatego chciałbym apelować, żeby, ja rozumiem trudność budżetu, trudność wyboru, bo to zawsze jest wybór, natomiast te potrzeby, które my zgłaszamy, to jeszcze raz powtarzam, to nie są potrzeby związane po prostu z terenami stricte spółdzielczymi. Natomiast to są związane z ulicą, powiedzmy, do gimnazjum, gdzie to jest po prostu ulica miejska, z ulicą do hali sportowej, to jest ulica, i gdzie robi się po prostu ogromny korek przy różnych tego typu imprezach. Także te elementy po prostu są, powiedzmy, potrzebne do normalnego funkcjonowania w tej części miasta. I Rada Miejska, burmistrzowie muszą te tereny widzieć. No, pewnie, że jeżeli państwo wybieracie inny temat, powiedzmy inną ulicę, no to co my możemy zrobić? Nic my nie możemy zrobić. No, taka jest wasza wola po prostu. Natomiast moim obowiązkiem jest o tym powiedzieć. Ja się tylko odniosłam do tego, co usłyszałam. Ale też dla mnie pani zrozumiała. Dziękuję. Nie mam problemu, naprawdę. Nie widzę na razie więcej zgłoszeń. Może też, tak jak poprzednio, przedstawię tutaj tę opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Nowy Tomyśl na 2013 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony zarządzeniem prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009 roku, w osobach przewodnicząca Beata Rodewald-Łaszkowska, członkowie Danuta Szczepańska i Zdzisław Drost, działając na podstawie artykułu 13 punkt 3, artykułu 19 ustęp 2 ustawy
z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych wyraża o przedłożonym przez burmistrza Nowego Tomyśla projekcie uchwały budżetowej gminy Nowy Tomyśl na 2013 rok opinię pozytywną. I później następuje uzasadnienie. Tekst też ten został wszystkim radnym dostarczony wcześniej, więc myślę, że nie ma potrzeby odczytywania. Teraz ponownie oddaję głos pani skarbnik. Proszę bardzo. Dziękuję. Chciałabym przedstawić autopoprawkę numer 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2013. Tą autopoprawką są zmiany wprowadzane przez organ wykonawczy, jakim jest burmistrz, a także w związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i uwagami zawartymi w punkcie trzecim. Jeżeli chodzi o autopoprawkę, która zmiany wprowadzane są przez organ wykonawczy, to dotyczy tak. W rozdziale Straż Gminna nie było zaplanowanych środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7658 zł. Po zmniejszeniu wydatków rzeczowych w tym rozdziale przenosi się tą kwotę właśnie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i uzupełnia się jeszcze o zmniejszenie w rozdziale 754,95 o kwotę 658 zł. To jest jedna zmiana. Następna zmiana to w związku z realizacją projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3, o której już mówiłam przy okazji autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej. Tam po zmianie harmonogramu płatności i po przyjęciu kwot do WPF na lata 2012-2026 zmieniliśmy już limit roku 2013 i w tej chwili ten limit jest dostosowany. W projekcie była kwota po stronie dochodów i wydatków na ten projekt 40 440. Obecnie pozostawiamy kwotę 27 024,82 zł. Zmniejszenie jest o 13 415,18 zł. I o tą kwotę będą zmieszane dochody ogółem, dochody bieżące, będą zmieszane wydatki ogółem i wydatki bieżące. Ponadto trzecia zmiana powstała też już po złożeniu projektu budżetu w związku z pismem dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, który zwrócił o wyrażenie zgody na zatrudnienie przy realizacji projektu Otwarte Drzwi pracownika socjalnego i przy tej okazji przeniesienie pracownika, który jest pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, na finansowanie też tego projektu. Dokonaliśmy tego w ten sposób, że zmniejszyliśmy o kwotę 67 745 zł. Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej przenieśliśmy to do rozdziału 850-95, tam gdzie są dokonywane wydatki na realizację projektu Otwarte Drzwi. Po podpisaniu aneksu do umowy o realizację tego projektu z instytucją wprowadzającą ten projekt i po refundacji ze środków projektu, te środki z powrotem wrócą do rozdziału 852.19. Następne zmiany wprowadzone tą autopoprawką są, tak jak mówiłam, wynikają z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest to zmiana w podstawie prawnej, tam dopisuje się dodatkowe punkty z ustawy o samorządzie gminnym. Następnie dotyczy wyodrębnienia dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. W projekcie było tak, jakby te dochody były częścią dochodów ogółem gminy. W tej chwili został wyodrębniony odrębny punkt, bo te dochody są zbierane przy realizacji właśnie zadań z zakresu administracji rządowej, a następnie odprowadzone do Urzędu Wojewódzkiego i nie są dochodami naszego budżetu. Trzecia zmiana, jaka była, to zmiana załącznika numer 5, tam gdzie były wykazywane zadania
realizowane ze środków powierzonych. Mieliśmy tam też środki, które przekazujemy do innych jednostek samorządu terytorialnego z uwagi na to, że nasze dzieci uczęszczają do przedszkoli w tych gminach, ale tak jak Izba pisała w swojej opinii, te powinny być umieszczane w budżetach tych jednostek, które będą te zadania wykonywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad tą oto poprawką. Nie widzę tutaj zgłoszeń do dyskusji. W związku z tym przedstawimy głosowanie, później zrobimy oddzielnie. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rada, szanowni goście. Autopoprawka numer 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 wynika ze złożonego wniosku na Komisji Rolnictwa w sprawie zmiany polegającej na tym, na zmniejszeniu rozbudowy systemu monitoringu miejskiego, na który była tam przeznaczona kwota 100 tysięcy złotych, o kwotę 50 tysięcy i przeniesieniu tej kwoty do następnego zadania inwestycyjnego nowego pod nazwą Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Boruj Kościelnej w kwocie 50 tysięcy złotych. Ten wniosek był przegłosowany na Komisji Rolnictwa, a także na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Dziękuję bardzo. Burmistrz Żółta się zgłasza, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym w tym miejscu zaapelować, poprosić Państwa o odrzucenie tej drugiej autopoprawki, pomimo że były przegłosowane na Komisji Rolnictwa, ale niejednoznacznie, bo tam były dwa głosy za, jeden głos był przeciwny, reszta się wstrzymała. Niejednoznaczne też było głosowanie, pomimo wyniku pozytywnego na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Zaś podam dwa główne powody. Pierwszy to taki, że w tym momencie nie ma decyzji jeszcze o podjętej decyzji o budowie sali gimnastycznej przy szkole w Boruj Kościelnej. W tym momencie wydamy środki finansowe na dokumentację, którą prawdopodobnie trzeba będzie położyć na półkę. Dlaczego? Dlatego, że bacząc na wskaźniki budżetowe, nie powinniśmy co najmniej w roku 2013-2014 powodować sobie następnego majątku do utrzymania, bo to momentalnie koszty związane z utrzymaniem. Jest jeszcze drugi powód, może banalny, ale gdyby taka decyzja nastąpiła, to są dokumentacje tak zwane książkowe, jako projekty typowe, które w tym momencie mogą znaleźć zastosowanie w takim przypadku. W związku z powyższym nie trzeba długotrwałej procedury przygotowawczej, gdyby taka decyzja miała nastąpić. Zaś ten wniosek pojawił się w wyniku dyskusji, że przy tym oszczędzaniu zbyt duże pieniądze zostały przeznaczone na monitoring. My na monitoring chcieliśmy przeznaczyć w wyniku wcześniej podjętych decyzji, aby to, co wpływa z fotoradaru, było przeznaczane na poprawę bezpieczeństwa. Dlatego ta kwota, która znalazła się w projekcie budżetu, z przeznaczeniem na monitoring. Ale jeżeli to wzbudza dyskusję, proponuję dzisiaj w tej wersji, po odrzuceniu tej autopoprawki, budżet przyjąć, zaś my na pierwszej, przed pierwszą sesją w roku 2013 przedłożymy taki projekt, jeżeli Państwo to zaakceptujecie, aby te 50 tysięcy przemeblować na utrzymanie dróg, bo tam też widzimy niedobór i w tym momencie nie będzie to powodować dyskusji, a także to pewne bezpieczeństwo, bo bezpieczna jazda po drogach przede wszystkim i w terenie miejskim, i w terenie wiejskim, bo wszędzie mamy tych dróg dużo. Wydaje mi się, że w jakiś sposób Państwa zadowoli. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Pan radny Wojciech Sikciner, co się zgłasza. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jeśli chodzi o wniosek związany z przesunięciem tych pieniędzy na prace projektowe, przygotowawcze pod budowę sali w Gimnazjum Boruj Kościelnej, powiem tylko tyle, że czas
zawsze będzie kiepskie. Zawsze będziemy musieli oszczędzać, zawsze będziemy liczyć te złotówki na różne inwestycje w gminie. Pytanie, czy wybudowana droga, czy zrobione oświetlenie nie generuje kosztów. Generuje, wszystkie inwestycje generują koszty, tak samo i sala wybudowana będzie generować w przyszłości koszt. Jednak uważam, że każda złotówka wydana na wychowanie, rozwój naszych dzieci jest jedynie, znaczy jest złotówką dobrze wydaną, która w przyszłości może przynieść nam jako jedyna inwestycja zysk. Myślę, że przeznaczenie tych pieniędzy na zrobienie projektu pozwoli nam na szukanie środków zewnętrznych też na budowę tej sali, bo jest to punkt wyjścia do szukania tych środków zewnętrznych. A z tego, co mi wiadomo, to w okolicy w ostatnim okresie czasu żadna sala czy hala sportowa nie została wybudowana za środki własne czy powiatu, czy gminy w pełni. Wszystkie były dofinansowywane. W związku z tym moja prośba do Państwa radnych o konsekwencje w głosowaniu, bo Pan Burmistrz przedstawił tutaj wyniki głosowania Komisji Rolnictwa. Warto by było też przedstawić wyniki głosowania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, gdzie było 8 radnych za, 3 się wstrzymało od głosu. Dziękuję. Pan radny Łukasz Pański się zgłasza, proszę bardzo. Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym tylko przypomnieć, że przekazujemy na rzecz powiatu nowotomskiego kwotę, o ile dobrze pamiętam, 35 tysięcy na budowę, na stworzenie dokumentacji budowy sali przy szkole powiatowej, a tutaj się zastanawiamy, czy dać na budowę, na stworzenie dokumentacji do naszej szkoły. Pan Stanisław Rubarczyk, radny się zgłasza, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja z tej dyskusji zgłaszam wniosek o wycofanie tego wniosku. Między innymi motywuję tym, że to nie jest wniosek na realizację 2013 rok, jest to wniosek na realizację długoletnich pracy, bo sama dokumentacja to jeszcze nic nie da, a trzeba po prostu zabezpieczyć pieniądze. Wobec tego wnoszę jeszcze raz o to, żeby to odrzucić, a wniosek można zawsze złożyć, jak to robią radni czy obywatele, we wrześniu. I wtedy jest zespół, który to rozpatrzy potrzeby i wtedy można się nad tym mocno zastanowić. Dziękuję bardzo. Pani Barbara Jandej, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Wniosek aczkolwiek słuszny, ale słuszny on jest w każdej szkole. Popatrzmy, jak wygląda szkoła w Borui Kościelnej. Szkoła podstawowa ma salę gimnastyczną, nie ma sali gimnastycznej gimnazjum. Mają dom, wiejski dom kultury, który też można wykorzystać. W ubiegłym roku doposażono Boruję w samochód strażacki. Wybudowano nową bibliotekę, dobudowano do szkoły. Rozbudowano znacznie. Naprawdę zrobiono plac w Borui Kościelnej. Popatrzmy na inne wioski. Szkoły w innych wioskach mają dachy do wymiany, bo leci z dachu, przecieka, budynki są niedocieplone, płacimy i tracimy pieniądze na zużycie ciepła. Dzieci mają zimno w szkołach. To jest jedna rzecz, ale nie idzie dogrzać tych szkół, bo po prostu przeciekają dachy. Wjeżdżając do niektórych wiosek, ostatnio usłyszałam, że wjeżdżając do Sątop wjeżdża się jak do ubogiej ukraińskiej wioski. Dlatego, że chodniki i drogi, które są powiatowymi, są tak beznadziejne, że ludzie nawet nie mogą chodzić tymi chodnikami, a zarząd powiatu nawet tego wniosku nie rozpatrzył, nawet na zarząd nie przyjął. Dlatego uważam, że na ten moment budowa hali sportowej w Borui Kościelnej to może zamieńmy na naprawę budynków oświatowych w innych wioskach, bo tam naprawdę jest taka potrzeba, żeby coś w tej chwili zrobić, żeby one były lepiej, sprawniej i może oszczędności z tego tytułu byśmy otrzymali. Jest dom, wiejski dom kultury, gdzie dzieci również mogą ćwiczyć, mogą też chodzić na WF.
innych szkołach nawet nie ma wyposażenia, nawet nie ma materacy do ćwiczeń. Dzieci nie potrafią zrobić fikołków, jednym słowem mówiąc. Także potrzeby są ogromne i na ten moment jeszcze uważam, że ta sala jak najbardziej, ale sale też są potrzebne we wszystkich innych szkołach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Wojciech Śliczak, tak? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym tutaj przypomnieć, że w zeszłym roku pracowała taka komisja nad planem rozwoju lokalnego, w której różne wnioski życzeniowe wszystkich nas radnych, państwa sołtysów, dyrektorów szkół były składane. Ta komisja miała zadanie troszeczkę, że tak powiem, przesegregować te wnioski i pewne rzeczy zatrzymać, pewne odłożyć na później. W pracach tej komisji znalazła się ta stara sala w Burgi Kościelnej. Wniosek nie był składany na szybko. Wniosek był składany, powtarzany przez 2 czy 3 lata z rzędu. Myślę, że o tym pan burmistrz wie, jak to wyglądało. Została w, że powiem, inwestycjach oświatowych ta sala w Burgi Kościelnej. Zostały 2 boiska w Domyślu. Nie pracowaliśmy co prawda przez cały rok nad ustaleniami tej komisji, która w zeszłym roku pracowała. Dopiero pojawia się to w 2013 roku w porządku prac komisji. Szkoda, ale myślę, że jeśli ten program obejmuje lata 2013-20, jeśli się nie mylę, 23, przepraszam, to no, powinniśmy zacząć realizować pewne punkty z tego właśnie programu. A zrobienie dokumentacji technicznej no, nie jest równoznaczne, tak jak pan burmistrz powiedział, z budową, ale tak jak mówię, pozwala na szukanie środków zewnętrznych. Szkoły, rozumiem, wszystkie mają swoje potrzeby. Pani radna tutaj bardzo mocno jakby piętnuje to, że w Boruj zostało to czy tamto zrobione. Ale nie brzmiało to jak pochwała, tylko raczej jako takie piętnowanie tego. Ale powiem, że te potrzeby są duże. Jest to 520 dzieci uczących się w szkole i w gimnazjum i w szkole podstawowej w Boruj Kościelnej. A sala, która obecnie jest, ona jest do kapitalnego remontu, jest bardzo mała. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Jan Klinko. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Jako członkowie komisji rewizyjnej swego czasu mieliśmy okazję być właśnie w Boruj Kościelnej. Oglądaliśmy tą salę gimnastyczną, która jest przy szkole podstawowej. I chyba jednym z naszych wniosków było, że przydałaby się tam sala gimnastyczna. Tylko tak się zastanawiam, czy ad hoc zgłoszenie tego wniosku jak gdyby jest racjonalne. Gdybyśmy mieli jakiś plan, czy na przykład uchwalamy teraz pieniądze na dokumentację, następnie mamy pomysł, w jaki sposób uzyskać środki zewnętrzne, ile swoich i tak dalej, to jak najbardziej. Natomiast jest to pomysł, no, bym chciał godny zastanowienia się, ale chyba nie w tym momencie. Także myślę, że do tego trzeba by było wrócić, natomiast w tym momencie wprowadzanie, że najpierw będziemy mieli dokumentację, wtedy zaczniemy myśleć, co dalej, no nie jest tak bardzo racjonalne. Chociaż potrzeby tam są, bo tak jak wspomniałem, jako komisja rewizyjna, jako Rada Miejska byliśmy w Boruj Kościelnej, oglądaliśmy. Naprawdę ta sala, która jest przy szkole podstawowej, ona wymaga też tam naprawy, już nie będę wchodził w detale. Ona jest mała na potrzeby tych szkół i podstawowej i gimnazjum, na pewno. Ale czy w tym momencie, no nie podziałbym tego zdania. Dziękuję. Myślę, że do tego też zmierzała tutaj wypowiedź burmistrza, że to nie chodzi czy wybudować, czy nie wybudować, bo myślę, że co do tego wszyscy radni są zgodni, że ta sala jest tam potrzebna, tylko pytanie kiedy. Wydatki na oświatę w naszej gminie są dosyć wysokie. Istnieje obawa, że jeżeli zrobimy pewne rzeczy za szybko, myślę, że każdy zauważył, że taka jest filozofia tutaj działania burmistrzów, że wolą pewne rzeczy robić wolniej, ale równomiernie. Natomiast jeżeli byśmy zrobili pewne rzeczy za szybko, mogłoby to doprowadzić do sytuacji, w której no, w naszej gminie byłyby w zasadzie 3 duże ośrodki oświatowe, bo takie byśmy byli w stanie utrzymać, natomiast pozostałe niestety musiałyby być z likwidacji. Także że myślę, że ta obawa między innymi też wpływa na to, że burmistrz prosi o odroczenie jakby tej sprawy na następne lata.
więcej zgłoszeń do dyskusji. Myślę, że każdą z tych autopoprawek będziemy głosować oddzielnie, ponieważ tutaj jest, jak widać, są głosy podzielone. Zaczniemy od autopoprawki numer 1. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki numer 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2013? Proszę o podniesienie ręki. Przeciwny? Zero. Kto się wstrzymał? Dwóch. Nie, to autopoprawka została przyjęta większością głosów. Teraz autopoprawka numer 2. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki numer 2? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Przeciw. Kto się wstrzymał? Autopoprawka została odrzucona. Przejdziemy teraz do przegłosowania, do głosowania nad uchwałą budżetową na rok 2013 wraz z przyjętą pierwszą autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie budżetu na rok 2013 wraz z przyjętą poprawką numer 1? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 4. Uchwała została przyjęta większością głosów. Proszę bardzo, pan burmistrz chciał zabrać głos. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ podjęta została w tej chwili przed momentem najważniejsza uchwała, jaką jest uchwała dotycząca budżetu gminy na kolejny rok. Chciałbym wszystkim, którzy w trudzie pracowali nad tym dokumentem, w komisjach przede wszystkim, bo tam toczył się bój, prawdziwy bój, który kończy się dzisiaj w takiej formie. Mimo iż zarysowała się tutaj pewna różnica zdań w końcu, to nie jest to podział na my, wy, lepsi, gorsi, tylko zwyczajnie na swoisty podział biedy w taki sposób, żeby każdy w jakiejś tam formie miał chociaż cząstkę tego, o czym marzył, czy o czym wnioskował. Oczywistością jest, że przy takiej wielkości środków, jakimi dysponujemy, chcąc utrzymać stan posiadania w zakresie oświaty, kiedy spada liczba uczniów i dzieci, nie likwidować niczego, bo jest to wartość ponad wszystko. Dlatego też z wielką ostrożnością radni podchodzili do tego, aby zadecydować o takim kształcie budżetu, który pozwoli na i pójście do przodu, i jednocześnie utrzymanie stanu posiadania w zakresie infrastruktury i społecznej, i tej komunalnej infrastruktury, która rzecz jasna musi być ze względu na to, żeby ludziom żyło się przynajmniej nie gorzej niż dotąd. W imieniu mojego kolegi Wojciecha Ruty, pani skarbnik, pani sekretarz, naczelników, w imieniu tych wszystkich, którzy pracowali nad propozycjami, potem przedstawiali te propozycje i próbowali argumentować za takim, a nie innym kształtem, chciałbym serdecznie podziękować i prosić o wsparcie także na tym etapie realizacyjnym. A że tak jest i że tak będzie, nie mam wątpliwości, bo przecież nie pracujemy z sobą pierwszy rok.
Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ponieważ była to taka, jak burmistrz powiedział, tutaj najważniejsza uchwała przewidziana w porządku obrad dzisiejszej sesji. Ogłaszam teraz pół godziny przerwy. Chciałbym zaprosić wszystkich na hol i chwilę uwagi zniesiemy kogoś siebie toast. Na holu czy na holu? Po przerwie wznawiamy obrady 27. sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. Jesteśmy w punkcie czwartym. W tej chwili przejdziemy do punktu F. Jest to projekt uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Nowy Tomyśl na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. Wprowadzenia dokona pani Adrianna Zielińska, naczelnik Wydziału Komunalnego, Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Program ochrony środowiska dla gminy Nowy Tomyśl został opracowany już w roku 2004 i przyjęty uchwałą 26 listopada 2004 roku. Obecne opracowanie stanowi jego aktualizację, co jest wymagane zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Aktualizację tego programu opracowała firma Softlight z Poznania i program został również przesłany do zaopiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, też w Poznaniu. 24 września ukazała się na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń, ukazał się komunikat informujący o opracowaniu programu i zamieszczeniu jego wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Program zawiera ogólną charakterystykę gminy, aktualizacja stanu środowiska, cele w zakresie ochrony gleb, wody i powietrza, wskazania odnośnie ochrony przed hałasem, promieniowaniem elektromagnetycznym, omawia gospodarkę wodno-ściekową w naszej gminie i gospodarkę odpadami oraz opisuje ewentualne zagrożenia naturalne oraz awarie. Wskazania dotyczące ewentualnych źródeł finansowania również znalazły tutaj swoje odzwierciedlenie. Program ten został przedstawiony Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, która go pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo, pan radny Jan Ginko. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. W samym tytule mamy powiedziane, że jest to program na lata 2012 i następne. Mija rok 2012, wobec tego mam pytanie, dlaczego dopiero teraz mamy to uchwalać? Bo tak przeglądając ten materiał się zastanawiam, wie, czy dobrze czytam, ale skoro to ma być program na 2012, ale on się już kończy na rok 2012. To jest pierwsze pytanie, dlaczego tak późno? Druga sprawa. Mamy podane, że raporty opracowywane były i przedstawiane Radzie. Myśmy, jeżeli dobrze pamiętam, nie dostali takiego raportu. Był raport z stycznia 2008, z stycznia 2010, a w styczniu 2012 nie było. I kończy się rok, dopiero uchwalamy ten program. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Mam pytanie, czy w tym programie przewidziane jest również zagospodarowanie wysypiska śmieci w paproci? Bo skoro jest ona taki długi okres, wobec tego no, trzeba było to też się zastanowić nad tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Naczelnik, proszę bardzo. Program rzeczywiście był opracowany do 2011 roku, natomiast prace przygotowawcze do opracowania aktualizacji programu ochrony środowiska były podjęte praktycznie już w styczniu 2012 roku przy nowym budżecie. Natomiast procedury opracowania oraz uzgadniania i wyłożenia do publicznej wiadomości trwają tak długo, że niestety nie zdążyliśmy w pierwszej połowie tego roku. W związku z powyższym ta aktualizacja przedstawiana jest dopiero w tej chwili. Natomiast jeżeli chodzi o wysypisko, no trudno mi tutaj mówić o szczegółach, natomiast program nie zawiera tak szczegółowych informacji dotyczących zagospodarowania, ponieważ przedstawia jakby stan aktualny i tak jak powiedziałam, analizuje aktualny stan środowiska,
Natomiast jeżeli chodzi o wysypiska i rekultywację poszczególnych ich elementów, to jest regulowane oddzielnymi przepisami i programy wspominają o takich założeniach, natomiast nie precyzują dokładnie zasad i szczegółów. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Jan Pinko. Proszę Państwa, dla mnie program to jest coś, co my planujemy do wykonania, a nie tylko stan aktualny. I poza tym, no dobrze, trwało to długo, ale jeżeli my uchwalamy na przykład budżet na 2013 rok, to uchwalamy to w końcu 2012 roku, a nie w połowie 2013 czy pod koniec. Więc dla mnie no, to wytłumaczenie nie jest argumentem. Jeżeli trzeba było uchwalić, to trzeba było zacząć w trakcie 2011, żeby móc objąć ten 2012 rok, który już właściwie się skończył prawie. Dziękuję. Nie. Proszę bardzo, pan radny Michał Kasper. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. W sumie mnie bardziej interesowała treść tego programu. W sumie patrzyłem, to brak było na tym dokumencie, kto go opracował. No pani naczelnik nam teraz podała, że to firma z Poznania, bo na dokumencie, który znajduje się w internecie, takiej informacji nie udało mi się znaleźć. Rzeczywiście to, co pan Klimko powiedział, że program przede wszystkim to jest ocena stanu dotychczasowego, a nawet nie tyle ocena, co opis. Natomiast ten dokument kończy się taką częścią, która się nazywa podsumowanie aktualizacji programu i w tej podsumowaniu możemy przeczytać ocenę stanu środowiska na terenie gminy pozwoliła wskazać następujące problemy. Problemy to są rzeczy, które powinniśmy rozwiązywać. One stanowią jakąś uciążliwość. Otóż jak się przeczyta wypis tych problemów, to przynajmniej niektóre z nich są dla mnie troszeczkę no, zastanawiające lub dziwne. Wzrost zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych ze źródeł obszarowych. Z czego wynika ten wzrost zanieczyszczeń? Przede wszystkim to w ostatnich latach gmina podjęła spore wysiłki na to, żeby te wody chronić. Oprócz tego zmalała intensywność działalności przemysłowej, która i rolniczej również, która mogłaby wpływać na wzrost tych zanieczyszczeń. Skąd to się wzięło? Znaczy, nie udało mi się znaleźć danych, które by wskazywały na ten wzrost. Zanieczyszczenie wód głębinowych związkami azotu i amoniaku w związku z intensywnością użytkowania gleb i stopniem koncentracji produkcji zwierzęcej. Akurat jeżeli chodzi o ten czynnik, również on jest taki dość wątpliwy, ponieważ działalność rolnicza raczej zmalała, nie zwiększyła się. Niewystarczający stopień skanalizowania gminy. Wszystkie wsie mamy chyba zwodociągowane, a w sporej mierze mamy skanalizowane. Oprócz tego wszystkie nowe inwestycje, czyli nowe budynki mają jakieś ochronę środowiska, jeżeli chodzi o ścieki. I mamy niewystarczający stopień. No i taki już taki na koniec taki element dość, bym powiedział, raczej humorystyczny. Czyli jednym z tych problemów jest bliska lokalizacja odcinka autostrady A2. No zawsze mówiliśmy o tym, że to jest atut gminy Nowy Tomisz, a nie problem. Od wielu lat, jak przecież walczyliśmy o tę autostradę, no i że tak powiem, autorzy tego opracowania ten fakt klasyfikują jako problem, a nie jako jakiś atut. No przynajmniej takie dziwne rzeczy. No również słabe bonitacje gleb gminy, no takie mamy, jakie mamy. Czy to jest problem? Przecież i tak tego, że tak powiem, tej bonitacji zmienić się nie da. Ona taka jest i taka pozostanie. Wynika ona to z warunków geologicznych, no i do tego miejsca, gdzie nasza gmina się znajduje. I to jest, może inaczej powiem, gdybyśmy mieli inną bonitację gleb, nie mielibyśmy chmielu i wikiny, tylko na przykład kukurydzę, buraki czy pszenicę. No także pod tym kątem zastanawiam się, znaczy pan Kienko mówi o terminie, natomiast mnie interesuje, jaka będzie wartość tego opracowania ze względu na to, że on
większej mierze zajmuje się opisem stanu, natomiast nie precyzuje, w jaki sposób powinny być następować zmiany, jaki ten finalny stan powinien być osiągnięty. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Edmund Żurek przy podaniu mikrofonu. Szanowni radni, panie przewodniczący. Miałem wczoraj możliwość zapoznania się z tym opracowaniem. Jednak nie spotkałem w tym opracowaniu ani firmy, ani autorów, którzy opracowali poszczególne fragmenty, ani roku, w którym roku się opracowanie zostało dokonane. No jest to, bym powiedział, ujma dla tego opracowania, ponieważ osoby, nie wiem kto to opracowywał, z jakimś wykształceniem, czy to byli inżynierowie ochrony środowiska, czy jacyś inni jeszcze, ponieważ jest to, bym powiedział, typowa praca kompilacyjna, opracowana za biurka na podstawie danych, które ten zespół, czy ta firma otrzymała od gminy, od PEC-u, od firmy wodociągów i kanalizacji. Natomiast brak jest własnych badań terenowych w celu weryfikacji stanu opracowań sprzed lat 2004-2007, bo takie było opracowanie. I dlatego uważam, że ta praca jest zbyt ogólnikowa. Zresztą chciałbym się dowiedzieć, który zespół pracowników miasta i gminy Nowy Tomyśl może skorzystać z tego. Ja nie chcę się tu odnosić do wszystkich, bo miałem czas mniej więcej godzinę, a opracowanie liczy ponad 100 stron. Przejrzałem i to, co pani kierownik powiedziała, że są dane o gminie, o rzeźbie, o glebach, o wodach, no to wszystko, co już dawno gmina ma opracowane, to, co już funkcjonuje tutaj. Natomiast jest to, bym powiedział, zbyt ogólnikowe. Przepisywanie starych danych, to nie wiem, jak oni kiedy to opracowali, jeżeli pisze się, że na przełomie listopada i grudnia 2011 roku zostanie oddany odcinek autostrady Nowy Tomyśl-Świecko. No, teraz mamy rok 2012, autostrada już funkcjonuje od roku, no więc nie wiem, przepisano po prostu stare dane. Na co chciałbym zwrócić uwagę? Proszę Państwa, ja zwracam uwagę na trzy takie ważne sprawy, które dotyczą tutaj naszej gminy. Mianowicie zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żlińskie Góry, które powiedziano, właściwie zafiksowano dwoma zdjęciami i 10 zdań napisano, kiedy powstały, jaki obszar zajmuje, że jest zalesiony i to wszystko. A nic w odniesieniu chociażby o ochronie tego obszaru, o jego granicach, o tym, że przecież gmina się boryka z prawą naporu inwestorów właśnie na te Glińskie Góry. To tam właśnie ta pani, która była rozpatrywana poprzednio, pani, która chce realizować to czyszczenie odzieży, czyha następny zakład bardzo uciążliwy metaloestrów pana Dyszczyka, tylko czyha, kiedy tam zostanie pozwolenie na budowę na samych Glińskich Górach. Ponadto, więc to jest jedna sprawa. Ten obszar powinniśmy chronić, nie jest on tam wyszczególniony. Następna sprawa dotyczy zalewu Bobrówka. Zalew Bobrówka został opracowany, jego plan, koszty też opracowane na ówczesne czasy, gdzieś to lata 2005-2006, to mniej więcej 25 milionów korzystało, że to miał być zalew retencyjny, zalew produkujący energię elektryczną i rekreacyjny. Jedynie koszty, też niewielkie, ponad 25 milionów obliczone, to nie są aż takie duże koszty. Tym bardziej,
że napisano, że starostwo powiedziało, że on nie będzie realizowany. No, ja wiem, że jest w projekcie, w strategii województwa wielkopolskiego jest Bobrówka. Kiedy będzie realizowana, to będzie zależało od polityki Unii Europejskiej i od polityki Polski, ponieważ odpływ wód jest bardzo wielki z terenu Polski. Są okresy bardzo wielkiej suszy, są okresy, gdzie tę wodę można by było zgromadzić. Dla nas, dla Nowego Tomyśla jest to bardzo wyśmienita sprawa, bo przecież my nie mamy wody, nie mamy basenu. Byłby to dostęp do tego, więc zostało to spłycone. A chcę powiedzieć teraz jeszcze inną sprawę. Granice tego zbiornika są wyznaczone na mapie. Jezioro w Sękowie będzie o prawie że metr podniesione jego wody. A pan Piotr Hojan, tak mi się wydaje, z tego z gminy, no sam się dzielą działki nad samym brzegiem jeziora. Jeżeli zacznie ktoś budować, a będzie to kolidowało, bym powiedział, z budową z tego zbiornika, bo jednak dojdą do władzy tacy ludzie w Poznaniu, że trzeba będzie go budować, bo to jest dobro dla państwa. Może nawet prywatny inwestor zacznie budować, bo tam jest przewidziana mała elektrownia wodna na tym zbiorniku. To będzie problem i dlatego chciałem zasygnalizować taką rzecz, że trzeba wziąć pod uwagę zarys tego zbiornika proponowanego i jak to się ma na wydawanie pozwoleń na budowę czy warunków zabudowy. To jest jedna sprawa. To jest bardzo ważna sprawa, bo ktoś będzie na to odpowiadał. Następna sprawa, którą przeoczono w ogóle, to jest temat, który tam był poruszony, promieniowanie elektromagnetyczne. I jedną z takich, bym powiedział, źródeł promieniowania to jest przebieg linii wysokiego napięcia. No, nie chciałby nikt mieszkać pod linią wysokiego napięcia, 20 metrów od linii wysokiego napięcia, bo to jest jednak szkodliwe promieniowanie. Zresztą to stwierdza tutaj prowider. Ale nic nie powiedziano o linii przewidanej do realizacji już w najbliższym czasie. W roku 2014, to co ja wiem, już Energetyka Poznańska posiada mapę przebiegu tej linii energetycznej, panie burmistrzu, bo to chcę zwrócić uwagę i chciałbym, żeby to gmina wzięła pod uwagę, ponieważ będą wydawane pozwolenia na budowę domów, przez którego ta linia przebiegnie i ktoś znajdzie się pod linią energetyczną lub obok i będą problemy. To jest jedna, to jest bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o te sprawy. A więc Glińskie Góry, Bobrówka, linia energetyczna, Pniewy, Nowy Tomyśl i przebieg Energetyka Poznańska już prawdopodobnie ma taką mapę przebiegu. Ja tutaj nie chciałbym wszystkich spraw poruszać, ale ponieważ o pomnikach przyrody chcę dwa zdania powiedzieć. Tam dołączono 79 drzew, zbiorów drzew i innych. Niektóre to też powinniśmy tak, to unikać albo dopytać się. No nie może być napisane, że róża, dąb bezszypułkowy i wszystko. Ani gdzie to jest, ani w którym miejscu, gdyby chciało zobaczyć, to nie. Natomiast ja bym chciał się odnieść do dwóch takich drzew. Jedną to bym chciał prosić panią dyrektor Brykcy, która zarządza parkami miejskimi. Są dwa pomniki przyrody w parku Musiała. Jeden pomnik przyrody, dąb, jest bardzo mocno pochylony. Jest po prostu zachwiana statyka tego drzewa. Korona, duży konar przechyla i przyjdzie większy wiatr, to drzewo się przewróci. Dlatego należałoby jednak odciąć ten konar i doprowadzić do jakiejś, pani wie, na pewno widzi pani, jak to wygląda, ale to również zabezpieczyć. Druga sprawa, tu się zwracam do pana sołtysa i radnego pana Nawrota. Przy łęku stoją trzy wspaniałe dęby, no trzy wspaniałe, one wymagają opieki, pielęgnacji, prac naprawczych. Tam są suche konary, które by trzeba wyciąć, inne tam zabezpieczyć, zrobić ogrodzenie, ponieważ tam przebiega przy samym drzewie, no metr od drzewa, dwa metry idzie droga do zakładu, który tam jest. Pojedzie jakiś samochód, zahaczy i to, bym powiedział, zrujnuje.
Tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Bogusław Nawrot. Się odniosę do tych dębów pomników. Chciałbym poinformować, że one są na prywatnym gruncie. Nie możemy komuś na prywatnym gruncie robić ogrodzenia. Tak to wygląda w świetle prawa. Dziękuję. Pani naczelnik, czy pan... To znaczy tak, jeżeli chodzi o krótką odpowiedź na stawiane tutaj przez panów pytania, stwierdzenia, chciałam tylko wyjaśnić, że projekt ten został, tak jak jest tutaj we wstępie napisane, opracowany ściśle według założeń ustawy. Być może, i tutaj ja się mogę zgodzić z panami, że powinno być może bardziej szczegółowo, natomiast czy to takie nasze odczucie lokalne, że powinno być szczegółowo, natomiast projekt ten spełnił wymogi ustawowe, został pozytywnie uzgodniony przez wszystkie organy, które sprawdzały kompatybilność, tak jak tutaj jest napisane, tego projektu z projektami rozwoju Polski w zakresie ochrony środowiska i nie dopatrzyły się nieprawidłowości. Natomiast, żebyśmy teraz dobrze się zrozumieli, ten projekt nie stanowi podstawy wydawania pozwoleń na budowę, nie stanowi również podstawy wydawania decyzji środowiskowych i nie stanowi podstawy wydawania decyzji lokalizacyjnych. Dlatego te zapisy ja przyjmuję do wiadomości i przy następnej aktualizacji będziemy to po prostu starali się uzupełnić. Natomiast to nie ma wpływu na dokumenty wydawane już jakby ściśle związane z inwestowaniem. I tutaj niestety pomimo tych zapisów nie będziemy w stanie opierać się na podstawie tego projektu przy wydawaniu tych dokumentów, bo postawia się nam wtedy zarzut, że decyzje te nie są opracowane w oparciu o przepisy, na podstawie których powinny być opracowane. Ja w takim razie, tak jak tutaj mówię, przyjmuję te Państwa uwagi. Do następnego opracowania aktualizacji na pewno będziemy wnosili te uwagi. Natomiast czy one zostaną przyjęte przez organy opiniujące, to się okaże. Trudno mi powiedzieć, wszystkie te programy, które mamy, program ochrony środowiska, program ochrony zabytków, wszystkie są opracowywane, czy program opieki nad zwierzętami, wszystkie te programy opracowane są stricte w oparciu o ustawy. W ustawie jest powiedziane wyraźnie, jakie punkty mają być i na jakich zasadach ma to być opracowane. Twórczość potem tych firm i specjalistów w tym zakresie sprowadza się właśnie do tego, żeby ten program opracować w taki sposób, aby on został pozytywnie zaopiniowany przez organy opiniujące i mógł zostać przyjęty przez Radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Jan Klinko. Mam jeszcze dwa pytania. Jaki był koszt tego opracowania? I drugi, kiedy dostaniemy raport, tak jak były tam te raporty dwa poprzednie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo, pani naczelnik. Jeżeli można, odpowiedziałabym na piśmie tutaj panu radnemu, ponieważ nie pamiętam kwot, a nie chciałabym rzucać jakichś przybliżonych wartości. I przy okazji może wpasujemy się w plan pracy komisji z informacją odnośnie tego raportu. Tak, to ja na piśmie wtedy odpowiem. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji. Przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie przyjęcia aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Nowy Tomyśl na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019? Proszę o podniesienie ręki. Nie. Kto jest przeciwny? Nie. Kto się wstrzymał? Trzy wstrzymujące. Nie. Została podjęta większością głosów. I kolejny punkt jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepłą energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Nowy Tomyśl na lata 2012-2027.
wprowadzenia dokona również pani naczelnik Agnieszka Zielińska. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Nowy Tomyśl pierwszy został opracowany w roku 2008 i przyjęty uchwałą 1 lutego tegoż właśnie roku. Obecne opracowanie stanowi jego aktualizację, co jest wymagane zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. Projekt założeń opracowała firma Westmore Consulting Włocławka. Projekt podlegał zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Został on zaopiniowany pozytywnie. Również ukazało się na naszej stronie internetowej, jak i na tablicy ogłoszeń, ogłoszenie informujące, że projekt ten w formie elektronicznej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i w okresie 21 dni można składać do niego uwagi. Założenia do planu zawierają ocenę stanu aktualnego i przewidywane zmiany w zaopatrzeniu w ciepło, energię elektryczną i gaz. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie energii, możliwość wykorzystania ewentualnych nadwyżek energii i lokalnych zasobów i zakres ewentualnej współpracy z innymi gminami. Ten projekt został poddany, przedstawiony Komisji Komunalnej Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w dniu 13 grudnia, która zaopiniowała go pozytywnie. Chciałam tylko jeszcze wspomnieć, że taki projekt opracowuje się zgodnie z ustawą raz na 15 lat i aktualizuje co 3 lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad uchwałą. Nie widzę. Jest. Proszę bardzo, pan Zbigniew Markowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Znaczy ja bym tutaj, nie wiem, ale jakoś tak nie zauważyłem na stronie internetowej tego projektu założeń do planu zaopatrzenia. Ustawy wynika, że 21 dni powinien być włożony do wglądu, żeby można było się z nim zapoznać. Dopiero zorientowałem się po programie sesji, no i otrzymałem mailem, powiedzmy, ten program. Mnie w tym programie, w tym projekcie założeń przede wszystkim interesowały sprawy związane z dostarczaniem ciepła, gdzie, powiedzmy, starałem się wiedzieć, jak gmina, powiedzmy, zamierza, mając przedsiębiorstwo swoje własne, no, powiedzmy, to ciepło dostarczać. W artykule 18, zresztą też muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o sam projekt, jest opracowany, można powiedzieć, książkowo, podręcznikowo, bo rzeczywiście wszystkie elementy są wykazywane. Natomiast jest opisany aktualny stan z drobnymi błędami po prostu, które nie wiem, z czego to wynikają. Ja się tylko odnoszę do tych informacji, które dotyczą spółdzielni mieszkaniowej. No tam nie zgadzają się pewne dane, które należałoby poprawić pewnie. Natomiast w opracowaniu, powiedzmy, tym, które ta firma przygotowała, powołuje się na przepisy, w którym jest powiedziane, że należy planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy, co znalazło również swoje odzwierciedlenie w zapisach dokumentu. No, tu jeżeli chodzi o ciepło, po prostu takich rozwiązań nie ma. Nie ma po prostu. Także to jest, powiedzmy, element, który no, mnie mocno, jak to się mówi, zaniepokoił, bo dyrektywy unijne, powiedzmy, te przyjęte programy, które są wymieniane właśnie w tym projekcie, czy to program państwa Wielkopolski, powiedzmy, i tak dalej, i tak dalej, powiedzmy, powinno się, dalej pisze, w zakresie opracowany dokument zawiera przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.
możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowanie ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. W tym opracowaniu to powinno być, a tego nie ma, w ogóle nie ma. Nie ma żadnej kogeneracji, bo przecież nie ma w gminie ani, nie, jak to się mówi, nie wskazano w tym projekcie założeń, że coś takiego w przyszłości po prostu będzie. Następny, co tutaj powiedzmy, można powiedzieć, co jest zawarte to w tym planie, to jeżeli chodzi o gminę Nowy Tomyśl, to całe do PRL-u powiedzmy gminy jest powiedziane, że przedsięwzięcia będące przedmiotem projektu założeń wpisują się w zapisy dotyczące inwestycji własnych przedsiębiorstwa energetyki cieplnej ujęte w planie rozwoju na lata 2007-2013, a mianowicie przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowych budynków wielorodzinnych spółdzielni mieszkaniowych w Nowym Tomyślu. Cały jest to po prostu racjonalizacja, powiedzmy, tej gospodarki energetycznej, że przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowych budynków wielorodzinnych spółdzielni mieszkaniowych. Muszę powiedzieć, że obserwując po prostu działania gminy, jak również działania przedsiębiorstwa, no nie wiem, jak to by nazwać, buduje się budynki wielorodzinne obok kotłowni komunalnej, które nie zostaną podłączone do tej kotłowni. Budynek komunalny gmina wybudowała, który też nie został podłączony do kotłowni komunalnej. I właściwie opiera się to tylko na dostawach, powiedzmy, ciepła do spółdzielni mieszkaniowej, która po prostu, no już wielokrotnie było mówione, że ponosi po prostu ogromne koszty. Jest ustawa, która weszła 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej. Jest to ustawa bardzo ważna. Według mojej wiedzy będzie się przedsiębiorstwo pod tą ustawę kwalifikować, bo ta ustawa obejmuje firmy, które mają powyżej 5 MW. Jeżeli, powiedzmy, nie będzie podejmować działań, powiedzmy, tej efektywności energetycznej, inaczej mówiąc oszczędzania, będzie ponosić kary, które po prostu no, albo zrujnują mieszkańców, albo zrujnują to, powiedzmy, przedsiębiorstwo. Także jeżeli chodzi o ciepło po prostu w tym projekcie, to uważam, że autorzy w ogóle nie wskazali, bo parę elementów jest, że należy przeprowadzać termomodernizację budynków. W przypadku spółdzielni to już jest to dawno zrobione. Powiedzmy, oczywiście są budynki, które no, nie są ocieplane, nie są docieplone jeszcze i na pewno gminie, ale to są budynki, które no, wpływają globalnie na obniżenie, bo my jako państwo Unii musimy obniżać dwutlenek węgla w powietrzu, więc powiedzmy te rzeczy są też po prostu istotne. Dla spółdzielni, dla mieszkańców spółdzielni ten, powiedzmy, projekt tych założeń nie przedstawia żadnych wartości. Nie przedstawia, powiedzmy, żadnej wartości, jeżeli chodzi, bo nie pokazuje, powiedzmy, czy przedsiębiorstwo będzie modernizowane. Dla mnie
powiedzmy tutaj w tym projekcie również jest napisane, że przedsiębiorstwo podało informację, że nie przewiduje w najbliższej przyszłości rozbudowy sieci. I to było wszystko, co przedsiębiorstwo mogło do tego projektu wnieść. No jeżeli autorzy opracowania wskazują, powiedzmy, że jedyną możliwością, gdzie mówi się, że powinna być kogeneracja, a przedsiębiorstwo nie widzi potrzeby tej kogeneracji, no to dla mnie jest po prostu no coś jakiegoś, powiedzmy, trudno do zrozumienia, no tak jak powiedziałem, nie chciałbym tu mocnych słów używać i powiedzmy tego, ale tak jak powiedziałem, no jestem zatrwożony, powiedzmy, że w taki sposób, powiedzmy, tym autorom nie zostało to przedstawione. Natomiast oni się powołują, że w tych elementach, w tym planie, powiedzmy, te elementy są ujęte. I tak powiedziałem, dla nas to ten projekt w zakresie ciepła nie przedstawia żadnej wartości. Dziękuję. Pan burmistrz Rota, proszę się o wypowiedzi. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. No muszę odnieść się do słów tutaj przedstawionych przez pana prezesa i może rozpocznę od tego, że cały problem to wymóg ustawowy. I oczywiście każdy będzie doszukiwał się w tym programie tego, czego chce się doszukać. Zaś powiem w sposób jednoznaczny, tu nie ma szczegółów zawartych w rozwiązaniach tych, które mogą być zrealizowane, ale nie muszą. Bacząc na ten wymóg ustawowy, odniosę się do tego budynku gminnego, komunalnego. Dzisiaj jest tak, że jeżeli członek spółdzielni mieszkaniowej wpadnie w zadłużenie, to na podstawie orzeczenia jest eksmitowany i tu od razu pytanie, gdzie? Zazwyczaj do zasobu socjalnego, jeżeli się kwalifikuje, zasobu gminnego. Jeżeli sprezentowalibyśmy sobie podłączenie obiektu komunalnego, czyli tego wielomieszkaniowego, 16-mieszkaniowego, a wcześniej 12-mieszkaniowego i gdyby ktoś nie płacił, to w ślad za taką decyzją ktoś musiałby za to zapłacić, bo przecież spółka musiałaby uzyskać środki finansowe za podanie ciepła. Pytanie, kto by zapłacił? Odpowiadam, gmina. A państwo wiecie, że w zasobie komunalnym odpowiednie zadłużenie jest. Trudno by było podjąć taką decyzję racjonalną dla przedsiębiorstwa, ale nieracjonalną dla gminy, aby spowodować sobie z tego długu, który w tym momencie jest, jeszcze większy. Państwo też wiecie, że są lokatorzy zasobu komunalnego, którzy także nie płacą, bo mówią, że ich nie stać, chociaż na inne wydatki ich stać. Nie płacą za wodę, nie płacą za ścieki. Przecież ktoś musi za to zapłacić i kto płaci? W zasobie komunalnym w tym momencie te koszty ponosi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. A kto musi w tym momencie pokrywać te środki finansowe? Gmina. Dlatego, panie prezesie, ja bym nie doszukiwał się tutaj dziury w całym, bo nie ma żadnego drugiego dna w całym tym programie, bo nie ma takowego. I te rozmowy, które prowadzimy na temat wprowadzenia kogeneracji są aktualne. Tu nic, nie ma żadnej zmiany. Zaś mówię, każdy ten, który będzie chciał się doszukać szczegółu, na pewno się go doszuka. Wydaje mi się, że dla mnie jest to też nauczką, bo nie wiem jeszcze, jak rozpropagować, bo ogłoszenie prasowe było, na stronie internetowej, maile wysyłane. Mam takie wrażenie, że tak jak się zaprasza na pastorałkę, no bo to mysko ma, przychodzi garstka osób, tak jak się zaprasza na inne imprezy, a przychodzi garstka osób, a potem mówi, że nie była powiadomiona, mam takie wrażenie, że tu jest podobna sytuacja. Bo to nie jest tak, że po cichu coś wyłożono, a dzisiaj pan Edmund mówi, wczoraj miałem okazję to oglądać.
Bo nie wiem, czy imiennie do wszystkich wysyłać w tym momencie informacje o tym, że taki dokument jest. Przecież byliśmy otwarci na wszelkie uwagi, na wszelkie składane wnioski. Przepraszam, że wrócę jeszcze, bo się nie chciałem odzywać, ale o tych szczegółach, o których pan Edmund Żurek mówił, te szczegóły są zawarte w innych dokumentach. Przecież jest studium, które jest aktualne. Jest wykaz pomników przyrody, który jest aktualny, który nie jest obowiązkowym dokumentem załącznikowym do tego, co tutaj było omawiane. Tu jest tylko kierunek i jest to wymóg ustawowy. I tak po prawdzie rzecz biorąc, no muszę to głośno powiedzieć, tak komu do końca to będzie służyć? Po to, żeby się w danym momencie podeprzeć chyba decyzją, bo tylko tyle. A powiem też dalej. Gdyby taka konieczność zafunkcjonowała, to nikt nie powiedział, że nie ma procedury zmiany czy jednego, czy drugiego programu. Jeżeli Państwa życzeniem będzie jeszcze raz podejść do tematu, pomimo przyjęcia tego programu, bo taki jest wymóg ustawowy, możemy, przepraszam, już w lutym rozpocząć procedurę. Jeszcze raz, na nowo, żeby jeszcze raz nagłośnić, każdy ten, który chce wnosić uwagi, proszę bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Markowski, Zbigniew. Panie burmistrzu, ja mogę mieć tylko pretensje do autorów. Mogę podejrzewać, że pan tego projektu nie przeczytał, bo ta wypowiedź po prostu trochę, no jakoś tak może o to oznaczać. Ja zresztą pokazywałem, że powiedzmy, jeżeli się pisze, że ten program zawiera przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych, możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji, że ten opracowanie to zawiera po prostu. Przecież ja w tym kontekście mówiłem, a to nie zawiera, a to nie zawiera. No i to po prostu warto się, powiedzmy, z tym zapoznać. No przecież jeżeli się opracowuje program dla gminy Nowy Tomyśl, to nie może być program ogólnikowy, bo jeżeli by było to podręcznik, w jaki sposób ten projekt przygotowywać, to ten materiał jest rewelacyjny, bo rzeczywiście jest to wszystko, jak to się mówi, wszystkie dyrektywy, wszystkie plany wymienione, co należy w tym projekcie, powiedzmy, zawrzeć. Ale nie może autor pisać, że on zawiera, jak nie zawiera. Bo żadnych elementów, jeżeli chodzi o ciepło, nie ma. Jest tylko stwierdzenie jedno, co przeczytałem, że będą podłączane budynki do sieci i PET się wyraził, że po prostu nie planuje rozbudowy sieci cieplnej. I to jest wszystko. I o to tu chodzi. Dlatego powiedzmy, musicie Państwo te elementy widzieć, bo taki jest po prostu obowiązek. On wynika z ustawy. Prawo energetyczne, ustawy o samorządzie gminnym, szereg tych elementów jest w tych wszystkich ustawach. Rzeczywiście jest to dokument duży i tak jak też powiedziałem, ja naprawdę nie widziałem powiedzmy tego projektu na stronie internetowej, a stronę internetową gminy staram się śledzić dosyć dokładnie. Także nie zauważyłem tego dokumentu, bo pewnie jakbym zauważył to po prostu bym do pana burmistrza dotarł i powiedzmy o tych elementach mówił. Natomiast spółdzielnia jest jednak największym odbiorcą, jeżeli chodzi o ciepło. I niedyskutowanie ze spółdzielnią na temat takiego programu, to ja już tego też nie jestem w stanie zrozumieć. Jak może gmina nie dyskutować, gdzie 70% po prostu ciepła tego sieciowego jest powiedzmy ten. Także dla mnie to jest też rzecz bardzo niezrozumiała. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Jan Bimko. Panie burmistrzu, myślę, że oprócz wypełnienia jeszcze obowiązku ustawowego, to ten dokument powinien nam być jeszcze pomocny w większym stopniu niż to, co tutaj się projektuje. Tam jest bardzo wiele ciekawych informacji, czy demograficznych, czy innych,
Ale mówię, no jeżeli tak jak pan prezes Markowski mówił, no jest bardzo mało informacji, które by mogły nam służyć jako plan działania. Jest aktualna jak gdyby ocena. Mówię, jest wiele ciekawych informacji naprawdę, ale mówię, no jeżeli to co dotyczy ciepła, no to bardzo ubogo jest. Mówię, oprócz tego, że my mamy obowiązek, jak gdyby ustawa na nas nakłada, to jeszcze powinniśmy z tego móc skorzystać, a nie tylko posiąść wiedzę, jak w tej chwili jest. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Prosiłbym o mikrofon. Pan Piosik zabierze głos. Ja bym się nie zgodził z panem burmistrzem Rutą. Te problemy, że my musimy ponieść koszty, bo tam ktoś nie będzie płacił za coś, za ogrzewanie, że to musi urząd podnieść. Tym problemem borykają się wszystkie miasta i to nie jest powiedzenie, że nie możemy podłączyć, bo nam podniesie koszty. Nieprawda. Ten problem mają wszystkie miejscowości w całej Polsce i to nie jest argument. Na okrągło rzeczywiście ja bardzo pana cenię, że pan broni swoich pracowników. To jest plus szefa, ale te wszystkie sprawozdania tutaj słuchając i przeglądając je są tak na okrągło, że prawdę mówiąc, gdybyście dali mi 10 zł, to ja bym co roku je przepisywał i po prostu puszczał z powrotem i nie potrzeba wydawać pieniędzy na nowe opracowania. Po prostu uważam, że chyba niektóre referaty no nie wykonały swoich do końca, zlecają na zewnątrz. Słyszę, 12, 11 rok opracowanie, że będzie sprawa kłopot z autostradą. No to ja bym też mógł przepisać i podać. Ja bym po prostu myślał, że te opracowania trochę były na okrągło i one jako miejscowości naszej gminie i miastu, one chyba nic nie wniosły. Albo wniosły w bardzo małym zakresie. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz Hedwig chciał zabrać głos, proszę bardzo. Proszę Państwa, tak mi się wydaje, że rozpatrujemy ten problem, który rozciąga się na lata 12-27, jakbyśmy opracowywali przynajmniej półroczny, a już nawet nie roczny plan działania w określonym zakresie. Im więcej lat obejmujemy w opracowaniu, tym większy stopień uogólnienia. Innego wyjścia nie ma, dlatego że zwyczajnie trzeba byłoby być Duchem Świętym, żeby wiedzieć, jak się będzie kształtowała rzeczywistość gospodarcza i żeby na poszczególne lata móc odpowiednie zapisy tutaj dokonać. To są wszystko kwestie, tak jak burmistrz Rzuta już wspominał, które mają możliwość poprawiania czy do kształtowania ich w perspektywie, dlatego że podejmuje je Rada i Rada może dokonywać także zmian. Na dzień dzisiejszy, korzystając z doświadczeń biur, które tą problematykę opracowują nie tylko dla gminy Nowy Tomyśl, ale dla szeregu innych gmin, przecież tych gmin w samym województwie wielkopolskim jest 226 i wszystkie mają taki problem przed sobą w większym lub mniejszym zakresie. Im większa gmina, tym większy, bardziej skomplikowana rzecz. Dlatego proponowałbym spojrzeć na to jako na perspektywę kilkudziesięciu, bo to jest 25 lat. I dlatego to musi mieć taki wielki stopień uogólnienia. Nie może to być operatywką w skali roku, bo to jest po prostu niewykonalne. Jeśli chodzi o kwestię zaopatrzenia w ciepło, tu w tym dokumencie to nie jest dokument, który mówi o przekształceniach PEC-u, tylko to jest dokument, który mówi o perspektywie zaopatrzenia w ciepło. Więc jak się ma kotłownię, no to rzecz jasna, mówi się o tym, że tą kotłownią zagospodarowywać się ciepłem z tej kotłowni, zagospodarowywać się będzie poszczególne bloki mieszkalne, czy powiedzmy ośrodki mieszkalnictwa, bo poza mieszkalnictwem spółdzielczym są także i inne. I nic więcej tu stwierdzić w tym momencie nie można. Natomiast gdyby to była kwestia dotycząca tylko przekształceń PEC-u
I taki byłby program, program aktualizacji założeń do kwestii przekształceń własnościowych PEC-ów, to wtedy można byłoby uczynić zarzut, że rzeczywiście nie mówi się, w jakim kierunku te przekształcenia miałyby następować. I dlatego tutaj z całym szacunkiem dla uwag, jakie zostały tutaj przekazane, że brakuje pewnych szczegółów. No tych szczegółów być nie może, bo to nie jest roczny, czy półroczny, czy nawet powiedzmy dwu, trzyletni, tylko to jest wieloletni program, który musi z racji swojego usytuowania. Im jest wyżej, tym szczegółów widać mniej. A więc im ten program jest bardziej ogólny, tym tych szczególików musi być mniej. Co nie oznacza, że zapomina się o tym, co na dane lata być podejmowane musi, bo żeby kotłownia mogła służyć w perspektywie, tak jak się mówi, że będzie służyła w dostarczeniu ciepła, to trzeba pamiętać, że ta kotłownia musi być unowocześniana, musi być modernizowana, bo ona się zużywa. Zmieniają się czasy, zmieniają się układy, między innymi cenowe. Kiedyś gaz był tani, były tendencje do przechodzenia na gaz, dzisiaj jest to kwestia inna, choć dzisiaj znowu się zaczyna inaczej kształtować, bo okazuje się, że ceny gazu na dzień dzisiejszy spadają. Ale jak się posłucha tego, co się w Stanach Zjednoczonych dzieje, że nawet prezydent przerywa swój urlop i wraca do Stanów Zjednoczonych, bo 1 stycznia może być, delikatnie mówiąc, wielki boom, ale takie boom, jak w postaci pewnego wstrząsu, który może już nasi komentatorzy, słuchałem dzisiaj rano, już nasi komentatorzy przewidują, co to się stanie w Polsce, jak to będzie miało, jak to będzie rzutowało na określone okoliczności. Więc jak się na to wszystko tak popatrzy, na globalizację świata, na to, że już teraz nie jest obojętnym, co się dzieje, powiedzmy, daleko na antypodach, bo to tak fantastycznie, tak niesamowicie zadziała na cały świat, to też trzeba zupełnie inaczej spojrzeć na zapisy i uogólnienia tych zapisów, które znajdują się w tego typu dokumentach. I dlatego dziękujemy za uwagi, dziękujemy za potwierdzenie, że jeżeli zamierzamy dokonywać przeobrażeń PEC-u, to przy współudziale tych, którzy chcą się w tą działalność włączyć, i że o tym nie zapominamy, ale też nie możemy zrobić z tego dokumentu takiej operatywki na rok, dwa, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. I dlatego prosiłbym, żeby to wziąć pod uwagę i pod tym kątem to właśnie było wykonywane. I między innymi na komisjach również pod tym kątem komisje, patrząc na to, akceptowały taką formułę, jaką dzisiaj tutaj przedstawiamy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Zbigniew Markowski chciał jeszcze zabrać głos. Proszę państwa, jeżeli chodzi o projekt założeń, on powinien się opierać na planach przedsiębiorstw, powiedzmy, energetyki, ciepłowni, gazowni i tak dalej. Autorzy do opracowania muszą korzystać z planów tych, powiedzmy, przedsiębiorstw. I to nie jest żadna operatywka i ja mam pretensje, bo jakby nie napisali, że w tym projekcie są zamierzenia kogeneracyjne czy racjonalizujące zużycie ciepła, to po prostu tego, bo piszą, że w tym dokumencie jest, a ich nie ma. I o to chodzi po prostu. Przecież w tych dokumencie tych stwierdzeń po prostu nie ma. Natomiast tu jest bardzo istotny element, że przedsiębiorstwo, bo jeżeli gmina przyjmie projekt założeń, które wykażą, że te przedsiębiorstwa nie mają mocy po prostu zapewnienia energię, gaz, ciepło, to w ten czas musi gmina opracowywać plan. Natomiast jeżeli, powiedzmy, ten projekt, powiedzmy, zawiera, że powiedzmy to wystarczy, to są dwa ważne elementy. I tak jak powiedziałem, one się muszą opierać, my żądamy, a przedsiębiorstwo powinno, powiedzmy, przyjmować plan trzyletni. Tak, taka to jest procedura. Bardzo, pan burmistrz Herwing. I jeszcze jedna taka uwaga, dlatego że publicznie tutaj powiedziano,
Ja tak to przynajmniej odniosłem. Kolega chyba ze spółdzielni mieszkaniowej, wypowiadający się na temat tego nieudacznictwa, tak to przyjąłem, naszych pracowników w urzędzie, poszczególnych wydziałów, więc wyraźnie dystansuję się od tej oceny. I nie dlatego, że akurat jestem burmistrzem i to jest mój zakład pracy, którym kieruję, tylko dlatego też, oczywiście, bo nie jest bez znaczenia dla szefa, czy mówi się o nieudacznictwie jego pracowników, czy też nie. Natomiast jesteśmy akurat po kontroli, na 3 lata mamy przedłużone możliwość posługiwania się ISO, międzynarodowym znakiem jakości. Audytorzy, to akurat naszym audytorem był człowiek, który był burmistrzem, który był starostą, a teraz trzechsetną gminę, tak? Dobrze mówię, pani Polińsko? 300 audyt przeprowadził i jeżeli z jego ust padają oceny dla pracowników, dla naczelników, dla inspektorów, to ma jakieś znaczenie dla mnie osobiście. I to państwu też chcę powiedzieć, bo to jest aparat, który radę obsługuje, więc to dla rady też nie jest bez znaczenia, kto to robi. To po pierwsze. Po drugie, mieliśmy też 200 ankiet, pani sekretarz, tak? 250 ankiet wypełnionych przez klientelę naszą. Bardzo bogata wiedza z ich wynika i między innymi to też jest dobre dla rady, że to nie nieudacznicy obsługują, tylko ci, którzy w tych ankietach uzyskują naprawdę wysokie oceny. O tym chcę tutaj wyraźnie powiedzieć, żeby nie poszło w eter, że w urzędzie 70 osób nieudaczników, niepotrafiących funkcjonować należycie i wprowadzających, to jak się nieraz mówi popularnie, w kanał tych, którzy zawierzyli i płacą za to. I dlatego wobec wszystkich gości, wobec całej rady wyraźnie bronię dobrego imienia mojego urzędu, mojego w tym sensie z racji pełnionej funkcji, bo mam ku temu podstawy, są dokumenty, w oparciu o które te oceny w tej chwili przekazuję. Proszę bardzo. Bardzo przepraszam, ale to pan powiedział nieudacznicy. Myśmy powiedzieli, że ja bym za 10 zł przepisywał też te formaty. Nie powiedziałem nic o nieudacznictwie. Panie burmistrzu, ja rozumiem, że pan jest podekscytowany i pan będzie bronił swojego urzędu, ale to nie świadczy, że te opinie, które dostajemy tutaj i to my jako mieszkańcy słuchamy, że one nas satysfakcjonują i są trafne. Uważamy, że są dla naszej gminy te opracowania są mało przydatne i dlatego tak określenie pada. Nikt nie określił nieudaczników. Bardzo mi przykro, ale niech pan nie przeciąga struny, panie burmistrzu. My nic takich słów żeśmy nie używali. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że już opinie zostały wypowiedziane. Jeszcze pan radny Jan Kimko, proszę bardzo. Panie burmistrzu, z własnych doświadczeń, z kontaktu z pracownikami mam jak najlepsze zdanie o nich, no ale jeżeli pan mówi ISO, no dobrze ISO, ale mamy znowu sprawa daty. Ma być to opracowanie na 2012-2027. 2012 się kończy, czyli rok jak gdyby minął, który no, nie został objęty tym planem. To taka drobna uwaga. Ja na pracę urzędników nie narzekam, mówię, bo kontakt jako daty mam często, zawsze jestem obsłużony jak najlepiej, no ale zdarzają się takie sytuacje. No i tutaj też mamy chociażby z tą datą, że na koniec roku 2012 otrzymujemy plan, który powinien być na początku uchwalony. Dziękuję. Jeszcze burmistrz, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wydawało mi się, że pani naczelnik już mówiła o tym, jaka była procedura obydwu tych dokumentów i to była procedura dosyć długotrwała. Mogę wyrazić moje ubolewanie i przeprosiny, że faktycznie na koniec roku 2012 ten dokument dopiero jest przyjmowany. Zaś jest możliwość sprawdzenia, jaka była procedura, jakie były wyłożenia czy oczekiwania,
poszczególne elementy. Można to sprawdzić, kiedy w ogóle cała procedura, cała ta makineria ruszyła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że jeszcze pan radny Michał Kasper, tak? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, no troszeczkę odeszliśmy od tematu. Wydaje mi się, że istotną rzeczą to jest to, że znaczy mniej istotne jest to, że to jest wymóg ustawowy. A to jest taki troszkę dziwny. Jest wymóg, musi być plan, musi być program, musi być strategia. Otóż takie opracowania z reguły zleca się wyspecjalizowanym firmom. Dlaczego? No dlatego, że tam są fachowcy i oni nam opracowują porządnie materiał. W związku z tym powstaje pytanie, czy te programy, które ci fachowcy opracowali, spełniają nasze oczekiwania? No z dyskusji wynika, że oczekiwania radnych nie spełniają. Moich oczekiwań również nie spełniają. Dlaczego? Dlatego, że z tych... Aha, pan... Troszkę dziwi mnie to, że pan burmistrz mówi, to jest dokument, który musi być, ale nie będziemy z niego korzystać. No to po co go mamy? Jaki jest cel posiadania takiego dokumentu, z którego nie będziemy korzystać? Druga rzecz, znaczy, koledzy podpowiadają, że płacenia. Chodzi o to, że te opracowania powstają nie za darmo, tylko że je kupujemy, płacimy. A zatem to, za co płacimy, powinniśmy otrzymać produkt odpowiedniej jakości. Mówiliście państwo też o tym, że te opracowania muszą być ogólnikowe, ponieważ jeżeli to jest na ileś lat, nie można tych problemów w jakiś sposób uszczegółowić. No ale proszę spojrzeć na punkt trzeci zapisu i dotyczy gazownictwa, bo tu na temat PEC-u była dużo dyskusji, nie chcę o tym mówić, a można by również tak. Więc w roku 2011 było 5640 odbiorców, a w roku 2016 liczba ich wzniesie do 5904. Różnica wynosi 257 sztuk przyłączeń gazowych. I teraz się zastanawiam, czy ta informacja zawarta w tym opracowaniu to jest po to, że jeżeli się zgłosi 258 to nie dostanie, albo 259. Dlaczego to tak jest? Czy ten dokument jest, że tak powiem, w jednym miejscu jest aż bardzo szczegółowy, albo inaczej, czy z tego jest informacja taka, że nie będziemy robić nowych przyłączeń, nie będziemy rozwijać gazownictwa w gminie. Jest też bardzo taki obszerny akapit o biogazowniach, że bardzo duży potencjał wytwarzania skutek dużej ilości zwierząt i dużej produkcji biomasy. No, tutaj autorzy się wykazali, że według dokonanych obliczeń będzie to 1 827 583,5 metra sześciennego gazu. No specjaliści niesamowici. W sumie dyskusja i moje uwagi są takie też, że ten dokument jest no, marnej jakości i powinniśmy się zastanowić, co zrobić. Znaczy nie wiem, być może, że należało zwrócić i zażądać poprawy tego dokumentu. Ewentualnie może rzeczywiście, tak jak pan burmistrz mówi, podjąć działania w kierunku jakichś lepszych dokumentów. Pan burmistrz wspomniał jeszcze, bo łączy się to rzeczywiście z tym, o strategii rozwoju gminy. Mamy taki dokument, ma 100, chyba 30 parę stron i on jest w sporej mierze, jeżeli chodzi o tą warstwę opisową, tak zwaną tą bazę, jest w sporej mierze nieaktualny. No, te dokumenty, pan Żurek tutaj podkreślał, że też są rzeczy nieaktualne. Ja kiedyś na sesji, nie wiem czy państwo pamiętacie, proponowałem, żeby tą strategię uaktualnić. Po prostu dostosować do stanu obecnego, bo tam są ilości, rodzaje zakładów, etc., no, których nie ma. Po prostu nie ma, uległy likwidacji. Natomiast powstało dużo nowych, których też nie ma, bo powstały.
Pan burmistrz mówi, że my aktualizujemy w ten sposób, że dopisujemy nowe rzeczy, natomiast tak ta podstawowa część pozostaje. No, wydaje mi się, że tego typu dokumenty powinniśmy posiadać, ale one powinny mieć taki kształt i zawierać takie treści, z których można by było w sposób jasny i prosty korzystać. Jeszcze jest jedna rzecz. No przecież jeżeli jesteśmy radnymi, to tego typu opracowania powinny nam być pomocne i powinniśmy móc z nich skorzystać. No a zarówno w dyskusji, no ja też widzę, że stopień, w jakim można je wykorzystać w naszej pracy czy w naszej działalności, no jest praktycznie biorąc żaden. I tu jest problem, że mamy opracowanie, wydaliśmy środki finansowe, a korzyści są wątpliwe. Dziękuję za uwagę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, może odniosę się do liczb, które tam się pojawiają. Te liczby nie pracownicy, nie firma zapisała, tylko na podstawie danych, które zostały dostarczone od tych, którzy za to odpowiadają. Bo taka była procedura. I nie mam zamiaru w tym momencie dyskutować albo negować tego, co w dokumencie, zresztą podpisanym, dostarczono do tego materiału, który jest prognozą. Ja nie mam uprawnienia, żebym sobie zaokrąglał w górę czy w dół. Mam takie wrażenie i powtórzę to. Wydawało nam się, że publikacja, przywieszenie na stronie, jeżeli była taka potrzeba, spowoduje tą dyskusję wtedy, chociażby w tym wrześniu. Jak nie we wrześniu, to jeszcze w październiku. Nikt o to nie zapytał. Nikt. Pomimo tego przepływu informacji, który był. Dzisiaj powtórzę to jeszcze raz. Mam takie wrażenie, że trzeba ten materiał jednak grubo wcześniej na wszystkie komisje przekazać, żeby rozwiać jakiekolwiek dyskusje. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli Państwo sobie życzycie, żeby jeszcze raz do tego materiału wrócić, to możemy do niego wrócić i podjąć pracę w przyszłym roku. Zaś dokument powinien być w mojej ocenie przyjęty. Możemy sobie, przepraszam, nawet dwa albo trzy miesiące dyskutować, jakie to zmiany, bo to się miało odbyć wcześniej. Jakie to zmiany trzeba tam wprowadzić? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji. Przejdziemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepłą energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Nowy Tomyśl na lata 2012-2027. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Pięciu. Kto się wstrzymał? Jeden. Nie. Uchwała została przyjęta większością głosów. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to uchwała w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2013. Materiały zostały dostarczone wcześniej. Myślę, że nie ma potrzeby odczytywania samego planu pracy, który jest załącznikiem do tej uchwały. Ja tylko może powiem, że są tutaj zamieszczone te punkty, które co roku ustawowo są przedstawiane w poszczególnych miesiącach. Dodam również, że jedną z propozycji pana radnego Michała Kaspra było wprowadzenie pod obrady sesji Rady Miejskiej spraw związanych z bonifikatami za sprzedaż mieszkań komunalnych. Po ustaleniach z przewodniczącymi Komisji Komunalnej i Komisji Finansów i Rozwoju doszliśmy do wniosku, że najpierw ta sprawa będzie przedstawiona na tych dwóch komisjach i wtedy będzie wprowadzona ewentualnie pod obrady sesji Rady Miejskiej. Tyle z mojej strony. Nie wiem, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie tego planu pracy. Nie widzę zgłoszeń, zatem przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2013? Proszę o podniesienie ręki. Jednomyślnie, tak? Tak.
Kolejna uchwała jest to uchwała Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2013. Czy pan przewodniczący chciałby zdanie opowiedzieć? To mogę powiedzieć. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu 5 grudnia Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu opracowała plan pracy Komisji Rewizyjnej i w sumie zawiera on podobne punkty albo podobne zagadnienia, jakie były w ubiegłorocznym planie i które muszą być co roku. To są wszystkie te działania, które są związane z wypracowaniem opinii o wykonaniu budżetu i z przygotowaniem wniosku absolutoryjnego. Oprócz tego to są punkty dotyczące badania, ewentualnie informacje o wykonaniu zadań inwestycyjnych, o realizacji budżetu za pierwsze półrocze. A z takich nowych rzeczy to właściwie, no mogę powiedzieć, że ponieważ w ubiegłych latach były wydatkowane spore środki finansowe na modernizację placów zabaw na wsiach, zaproponowałem kolegom kontrolę tych placów zabaw, no ale po dyskusji doszliśmy do wniosku, że przy okazji takiego wyjazdowego posiedzenia warto by obejrzeć również inne obiekty, stąd znalazły tam się obiekty sportowe i kulturalne i to posiedzenie postanowiliśmy zrobić wspólnie z Komisją Oświaty, na co akceptację albo powiedzmy takie przyjęcie z zadowoleniem od pani przewodniczącej uzyskaliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja ze swojej strony chciałbym tutaj poprosić przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej, aby umożliwili wcześniejsze podawanie terminów posiedzeń tej komisji w BIP-ie oraz żeby też była możliwość publikowania protokołów z poszczególnych posiedzeń. Mieszkańcy Nowego Tomyśla wyrazili swoje zainteresowanie pracami tej komisji. No, stwierdzili, że jest bardzo dużo tych posiedzeń, a śladów w BIP-ie praktycznie nie ma żadnego. Prosiłbym, żeby była taka możliwość, jak jest w przypadku prac innych komisji stałych, żeby terminy posiedzeń były podawane z odpowiednim wyprzedzeniem, a również protokoły mogły być publikowane też w odpowiednim czasie. Przejdziemy, proszę bardzo. Pan radny. Ja uzupełnię. Protokoły są publikowane na takiej zakładce, która się nazywa Komisja Rewizyjna. Natomiast istotnie terminy posiedzeń, no jeżeli tak jest wola, to będziemy się starać, żeby były publikowane. Bo to pan Mierzyjewski był tym zainteresowany, także już taką korespondencję e-mailową wykonaliśmy i uzgodniliśmy te sprawy. Dziękuję bardzo. Tutaj podpowiadałem, że to nie tylko pan Mierzyjewski jest zainteresowany, więc dziękuję za przyjęcie tej prośby. Przejdziemy teraz do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2013? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. I kolejny projekt jest to plan pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2013. Materiał też został przekazany. Każdy z radnych miał możliwość zapoznania się z planami prac poszczególnych komisji. Myślę, że nie ma potrzeby odczytywania w całości, bo one są przedstawione w załącznikach. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze tych planów pracy ewentualnie coś dodać w tej chwili? Nie widzę. Zatem przejdziemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie planu pracy Komisji Stałej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2013. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
I przechodzimy do punktu piątego. Są to interpelacje i zapytania radnych. Na piśmie w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja. Otwieram punkt. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Jan Kinko. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Kilka osób zwróciło mi uwagę z prośbą o zapytanie do Pana Burmistrza, czy gmina miałaby możliwość wpływu na to, aby samochody o dużym tonażu nie rozjeżdżały nam dróg lokalnych. Zwracali uwagę właśnie, że wiele omija autostrady, np. drodze do Poznania, ten odcinek w kierunku Palenicy jest mocno rozjechany. Dlatego też tutaj stawiam to pytanie. Czy mielibyśmy jako gmina możliwość ograniczenia na tych drogach samochodów o dużym tonażu? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jesteśmy, przypominam, w punkcie interpelacji i zapytania radnych. Nie widzę więcej zgłoszeń, zatem zamykam punkt piąty. Przechodzimy do punktu szóstego. Są to odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Czy panowie burmistrzowie w tej chwili się odniosą do tego pytania? Proszę bardzo, pan burmistrz Luta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o ruch samochodów ciężarowych, to one poruszają się przede wszystkim po drogach wojewódzkich. Są także część dróg powiatowych, ale nie w takim mocnym zakresie. Jeżeli chodzi o możliwości prawne, to takie wystąpienie było przez Stowarzyszenie A2 podejmowane do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, gdzie odpowiedź była, bo mam nawet ją na piśmie, ale nie przy sobie, że biorąc pod uwagę alternatywność przejazdu i możliwość bezpłatnego przejazdu, niestety nie mogą wprowadzić ograniczenia na tak zwanych drogach wojewódzkich, które nie mają wiatoli, no bo to jest ta możliwość przejechania. I dlatego dzisiaj mamy sytuację taką, że Bukowiec i nie tylko, w kierunku Opalenicy, w kierunku Grodziska, w kierunku Zwąszenia, te drogi są autentycznie rozjeżdżane. Dlaczego? Dlatego, że kierowcy omijają wszystkie drogi płatne, począwszy od autostrady poprzez A2, która też jest płatna w kierunku Wrześni. Także my możemy ponowić wystąpienie, ale obawiam się, że skutek będzie bardzo mizerny. Zaś głos jest zasadny, bo faktem jest i o tym naprawdę mocno mówią mieszkańcy co najmniej Bukowca i Jastrzębska Starego, dlatego też ich oczekiwania są takie, żeby ten fotoradar pojawiał się tam jak najczęściej ze względu na po pierwsze ruch, ale i także przekraczanie prędkości w godzinach nocnych. Pragnę w tym miejscu poinformować Państwa, że po 1 stycznia ten fotoradar będzie także pojawiał się w godzinach nocnych. Dziękuję. Dziękuję. Zamykam punkt szósty. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Przechodzimy do punktu siódmego. Wolne głosy i informacje. Proszę bardzo. Pani wiceprzewodnicząca Krystyna Kuszewska. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Kilka słów informacyjnie. Myślę, że dobrze byłoby, żebym przekazała Państwu. Wzorem tego, co było w ubiegłym roku, Klub Kobiet, którego jestem liderem, złożył wizytę ośrodku opiekuńczo-leczniczym w Opalenicy. Tam leżą też mieszkańcy Nowego Domyśla. To znaczy, jeżeli komuś jest źle i tak bardzo narzeka, to myślę, że chwila wejścia tam i widok, jak los niektórych skrzywdził, prowadzi do tego, że zupełnie zmieniamy swoje myślenie. Chciałabym się pochwalić po prostu. W ubiegłym roku pan burmistrz Ruta pomógł nam w załatwieniu paczek w firmie prywatnej poznańskiej. W tym roku natomiast pieniądze dała Eskulap Hifa i bank spółdzielczy. W związku z tym dla 35 pacjentów były duże paczki. Była bombka ze świecącym aniołkiem. I pojechały z nami dwie dziewczynki, jedna grała na skrzypcach,
a w sumie pojechało z klubu 5 kobiet. I chcę Państwu powiedzieć, że było tyle łez, było tyle radości i było tyle szczęścia. I to jest też chwila refleksji, jak niewiele, a jak dużo można zrobić dla drugiego człowieka. Pewnie to, stanie się to już tradycją, ponieważ wśród tych chorych, którzy tam leżą, są ludzie, o których zapomniały rodziny. I w związku z tym odrobina życzliwości, odrobina serca, myślę, że bardzo dużo wnosi. Druga rzecz, czym chciałabym się pochwalić, to chciałabym Państwu powiedzieć, że przyczyniłam się do utrzymania biura paszportowego. Byłam na spotkaniu z panem wojewodą. Pan wojewoda poprosił na spotkanie analizę, dogłębną analizę dyrektora wojewódzkiego, dyrektora biura paszportowego. I tu chciałabym dodać, że właśnie tenże pan dyrektor bardzo mocno nam pomógł, jako że trochę leżało to w jego interesie, z uwagi na to, że ten teren, i to dosyć duży, przeniósłby się do biura wojewódzkiego. Natomiast zmiana, jaka jest w tej chwili, polega na tym, że nie tylko rejon, który do tej pory miało biuro paszportowe, będzie obsługiwany, ale do naszego biura może przyjść każdy, kto będzie chciał załatwić paszport. Co prawda w powiatowej gazecie chyba umknęło i mnie nadano ksywę inni, ale jestem dumna i chciałam się tym pochwalić, że przyczyniłam się do tego, że ludzie nie będą musieli jeździć z dziećmi, załatwiać paszportów tam. I teraz na koniec, jeżeli Państwo pozwolicie, to chciałabym złożyć Państwu gorące życzenia również, a poza tym nasunęło mi się trochę refleksji o godzinie 1 w nocy i chciałabym się nimi podzielić, oddając wielki szacunek Państwu. Chciałabym życzyć, żeby ten nowy rok przyniósł nam wszystkim dobry rok. Rok obfity i rok szczęśliwy dla każdego z nas. Chciałabym życzyć Państwu wielu łask Bożych. Chciałabym życzyć, żeby w rodzinach zagościła miłość, życzliwość i zrozumienie. Myślę, że bardzo istotne jest i chciałabym też życzyć Państwu to z tych refleksji. I są to sprawy bardzo istotne, emocjonalne, ale bardzo ważne. Chciałabym życzyć Państwu i sobie także, żebyśmy mogli wierzyć i mieć nadzieję w przyszłym roku. Życzyłabym również, żebyśmy mogli zachować wszyscy prostotę, normalność zamiast gonitwy za sukcesem, czyli chwilę przemyślenia, w którym momencie i co w życiu tak naprawdę jest najważniejsze. Chciałabym życzyć Państwu, abyśmy mogli spojrzeć na to, co w życiu jest takie bardzo subtelne, a co niesie za sobą dobro i życzliwość. Życzyłabym sobie i życzę Państwu, żebyście mogli spojrzeć na ludzi i kochać ich takimi, jacy są. Każdy ma prawo być inny. A w Radzie życzę, żebyśmy potrafili dyskutować, mając do siebie szacunek. Życzę także całej Radzie, aby podejmowała decyzje dla naszego wspólnego dobra. Natomiast taką istotną rzeczą dla nas wszystkich jest to, i prawdą to jest, że nie zawsze będziemy dostawać to, co chcemy. Natomiast, żebyśmy się umieli cieszyć z tego, co otrzymujemy. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Jeszcze pan Karol Sołtys, proszę bardzo. Prosiłbym o podanie mikrofonu. Wysoka Rado. Każdego roku początkiem grudnia odbywa się takie spotkanie integracyjne sołtysów. W tym roku przypadło to na gminę Nowy Tomyśl. Odbyło to się w Bukowcu. Jestem zobowiązany wobec tu koleżanku i kolegów sołtysów podziękować panom burmistrzom,
za wsparcie. Kiedykolwiek się zwróciłem o jakieś sprawy, czy autobus, czy inne rzeczy od dowozu, nigdy nie powiedziano mi nie. Również dziękuję paniom z biura rady, które wszystkie pisma, zawiadomienia, które tam zaproszenia trzeba było wysłać, nigdy nie powiedziały, że nie. Również dziękuję koledze Leszkowi, sołtysowi z Bukowca za zorganizowanie całej tego tygodnia, w którym mnie tam wywieźli. Pan Kruszkowiak włożył bardzo dużo wkładu. Jeszcze raz wszystkim wymienionym dziękuję. Dziękujemy bardzo. Tam jeszcze pan Burzolek się zgłaszał. Tak, ja bym chciał też złożyć życzenia, ale w imieniu mieszkańców Nowogrodomyśla, którzy codziennie dojeżdżają do pracy, do Poznania. Oni oczekują pomocy. Zaraz powiem kilka słów na ten temat. Mianowicie stowarzyszenie nasze, Forum Obywatelskie Powiatu Nowogrodomyskiego, starało się o parking przy dworcu PKP. No, w ciągu 3 lat parking powstał i muszę powiedzieć, że ten parking już jest zapełniony. I dlatego bym miał prośbę do pana kierownika Hojana, ażeby poszedł zobaczyć, czy się go da jeszcze powiększyć. Bo tamten teren, no, żeby nie był zabudowany, żeby była jakaś rezerwa. Bo w tej chwili jest on już zajęty. Stoi autobus i 30 samochodów i nie ma. Proszę państwa, coraz to więcej mieszkańców naszego miasta ma trudności z znalezieniem pracy w Nowogrodomyślu. Coraz to więcej. Część mieszkańców opuszcza miasto. Nasze miasto od lat ma ujemne saldo migracji. To znaczy więcej osób wyjeżdża z miasta, aniżeli przyjeżdża. I teraz jest sytuacja taka. Jak zatrzymać tych mieszkańców? Jeżeli część z tych mieszkańców chce nadal mieszkać w Nowogrodomyślu, to musimy zrobić wszystko, ażeby te dojazdy im ułatwić. Już 2 lata temu, pamiętam, był taki problem, że pociąg z Poznania szedł do Palnicy tylko. Jechały również do Zborzenia i dalej, ale taki był ewenement i wiem, że wówczas starosta i nasz burmistrz podjęli działania takie, że w roku 2011 pociąg jechał przez Opalnicę do Nowogrodomyśla. Były takie relacje. Teraz taki pociąg też jedzie tylko do Nowogrodomyśla. Ale pojawił się nowa sprawa. Pojawiła się sprawa taka, że bardzo ważny pociąg, który w Poznaniu jest o godzinie 7:30 i ci, którzy chcą, pracują w Poznaniu o godzinie 8:00, mogą spokojnie dotrzeć do zakładów pracy, które są w Śródmieściu, w biurach czy na uczelnie, studenci. Ale ten pociąg jedzie tylko do Opalnicy i z Opalenicy. I w związku z tym starosta, biorąc pod uwagę interwencje mieszkańców, ale również odpowiedział na apel artykułu, który ukazał się 26 listopada w Głosie Wielkopolskim, ja tylko przytoczę jedno zdanie. Jak wiele osób dojeżdża z Nowogrodomyśla do pracy, do Poznania, widzę, że do Poznania będzie mi trudniej dojechać na godzinę 8:00. Tak mówi jedna z mieszkańców. I chodzi o taką sprawę. W związku z tym starosta podjął działania, wystosując pisma do Jerzego Krigera, dyrektora Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, do Dyrekcji Kolei Wielkopolskich. Ja fragment tego pisma odczytam, bo on będzie mówił wszystko. Starosta powiatowy Nowogrodomyślu nie może pogodzić się z faktem, że w nowym rozkładzie pociągu PKP, który obowiązać ma od 9 grudnia 2012 roku, wprowadza się pociąg z Poznania tylko do Opalnicy z pominięciem Nowogrodomyśla. Odjazd pociągu z Poznania o 6:01, powrót z Opalnicy o 6:49. Opalnica oddalona jest od Nowogrodomyśla zaledwie o 17 km, co przekłada się na 14 minut jazdy pociągiem. Z Nowogrodomyśla tak samo codziennie do Poznania dojeżdża bardzo dużo mieszkańców do pracy, studentów i młodzieży do szkół oraz osób załatwiających różne sprawy w instytucjach wojewódzkich i ochronie zdrowia. W związku z tym
Starostwo Nowotomyskie prosi o przedłużenie pociągu z Poznania do Nowego Tomyśla, tak jak było dotychczas, pociąg z Poznania przez Opalnicę kursował do Nowego Tomyśla. I taki pociąg jeszcze jeden do Nowego Tomyśla jedzie z Poznania, ale jedzie w godzinach takich mało, bym powiedział, aktualnych, atrakcyjnych, bo wyjeżdża gdzieś o 13 i wraca o 15 ileś tam z Nowego Tomyśla do tego. I teraz chodzi o taką rzecz. Tutaj było podane w tym piśmie, do kogo do wiadomości dostał przewodniczący, wiceprzewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego Marek Sowa, który jest w Urzędzie Marszałkowskim Radnym Urzędu Sejmiku. I tutaj dostał również do wiadomości burmistrz Nowego Tomyśla. I chodzi o taką rzecz. Starostwo wystosowało pismo. Tam jest w Urzędzie Marszałkowskim to pismo rozpatrywane, bo odpowiedzi jeszcze nie ma. Owszem, odpowiedziały Koleje Wielkopolskie, napisały, że no takie miały zlecenie od Urzędu Marszałkowskiego i w związku z tym taki pociąg został zaplanowany. Ale nie widzi problemów, żeby ten pociąg mógł iść do Nowego Tomyśla, ale by starostwo musiało zapłacić na niego to wszystko. I teraz jest sytuacja taka, jak nie będzie wspólnego działania starosty i burmistrza, to taki pociąg ranny na godzinę 8, żeby pracownicy mogli dojechać do Poznania, nie będzie, będzie szedł. A muszę powiedzieć, że Nowy Tomyśl, jak i Opalenica leży w strefie aglomeracji poznańskiej. U nas zwykły pociąg jedzie 55 minut, pospieszy 40 minut, a planowany jest, że pojedzie z Nowego Tomyśla do Poznania 45 minut taki zwykły pociąg, bo przyspieszy się jazdę pociągu. I chodzi o taką sprawę, że pan burmistrz dotychczas nie napisał, nie odpisał i dlatego ja bym prosił, żeby jednak było wspólne działanie, tak jak było poprzednio, ponieważ nie możemy dopuścić, żeby Nowy Tomyśl oddalony tylko o 14 minut jazdy pociągiem był gorzej traktowany. Ja już nie mówię o Zbąszyniu, bo Zbąszyń już się nie leży w aglomeracji poznańskiej, ale Nowy Tomyśl leży. Bo jeżeli tak zrobimy, to ci ludzie, którzy dojeżdżają do pracy, no niestety no będą musieli wybywać z Nowego Tomyśla, bo im się warunków, my musimy te warunki im tworzyć. Także tyle bym miał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Adam Frąckowiak. Panie przewodniczący, szanowna rado, ja mam takie dwa pytania. Pierwsze pytanie mam do pana mecenasa Konrada Koźmińskiego. Jak sprawa wygląda Polonii na dzień dzisiejszy, ponieważ na ostatniej sesji był ten temat ruszony. I pan burmistrz Żuta oświadczył, że w KRS-ie wszystko jest elegancko, czysto, ale po prostu zarząd i prezes nie po prostu wywiązali się tam, no i wisi to wszystko, jakby to powiedzieć, w powietrzu. Jak ze strony prawnej to wygląda, żeby uruchomić po prostu z powrotem działanie klubu sportowego Polonia? Bo coś trzeba z tym zrobić, bo ludzie, którzy się interesują piłką, nadal, jakby to powiedzieć, no, są zatroskani, że to po prostu nie działa. Bo szczerze mówiąc, ktoś za to odpowiada, ktoś podjął taką, a nie inną decyzję. I nadal jest to klub miejski. I dlatego zwracam się do pana mecenasa o właśnie... być może, że nie musi pan dzisiaj to odpowiadać, ewentualnie to na piśmie, ale po prostu chodzi o uruchomienie, żeby ten klub zaczął działać. On po prostu, tak jak powiedziałem, ma wieloletnią tradycję i po prostu zasługuje na to, żeby istniał. Drugie pytanie mam do pana prezesa Dysiewicza. Ostatnio mówił pan, że tydzień po tym wszystkim, po tej sesji, która się odbyła, będzie pan już miał rozeznanie co do wykonania analizy, które przedsiębiorstwo wygrało i za ile. Czy może pan na ten temat o coś bliżej, więcej powiedzieć? Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pan mecenas chciałby zabrać głos. Proszę bardzo. Wysoka Rado, panie przewodniczący. Miejski Klub Sportowy Polonia jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Według mojej wiedzy nie znam stanu prawnego na dzień dzisiejszy, natomiast stan prawny sprzed około 3 tygodni wskazywał na to, że nie wniesiono wniosku o ogłoszenie upadłości tego klubu. W roku bieżącym
zgłoszono do rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego zmiany personalne w zarządzie tego klubu. Jeśli dobrze pamiętam, było to datowane na początek lipca tego roku. Na dzień dzisiejszy klub z tego co mi wiadomo formalnie jest zarejestrowany i nie został postawiony w stan likwidacji. Mówię, nie widziałem powiedzmy tydzień temu, około 3 tygodnie temu sprawdzałem ten Krajowy Rejestr Sądowy, także jeżeli w tej chwili jest możliwość wejścia, ustalenia tego poprzez kliknięcie w internecie, jestem w stanie to wykonać. No być może nie w tej chwili, bo nie znam numeru KRS-u, ale na pewno szczegóły panu podam i nawet wydruk aktualny również, bo to można wydrukować. Jak można by ten klub ewentualnie reaktywować, ponieważ jest to Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, więc możliwość reaktywowania tego klubu zależy od jego członków. Musieliby prawdopodobnie tego po pierwsze chcieć, po drugie klub działa przez swoje organy, jest zarząd, jest komisja rewizyjna. Organy te powinny w jakiś sposób podjąć działania, które by zmierzały do reaktywowania. Proszę pamiętać, że na klubie ciążą długi, ich wielkość nie jest mi znana, ponieważ no nie miałem, o tyle jest mi znana, o ile wynika to z mojej pracy w Urzędzie Miejskim. Między innymi toczy się postępowanie administracyjne w przedmiocie zwrotu dotacji, części dotacji, jaką ten klub w ubiegłym roku, jeśli dobrze pamiętam, otrzymał. Została po prostu sprawozdanie z tej dotacji jest dotknięte wadami, które powodują, iż zgodnie z tą umową klub powinien tą dotację zwrócić. Nie wiem, na jakim to jest etapie. W części pewnej. Już wydano decyzję, nie? To wiem, bo sam pisałem tam pewne dokumenty. Wiadomo nam również to, że jeden z komorników sądowych, bodajże z Warszawy, wystąpił do gminy Nowy Tomyśl o zajęcie, chciał zająć budżet gminy w sumie, w zakresie, w jakim zaplanowana była tam dotacja dla tego klubu. Po prostu pisał pismo zawiadamiające, iż zamierza zająć tą kwotę, która tam została w budżecie zaplanowana. Oczywiście przepisy na to nie pozwalają, udzielono mu stosownej odpowiedzi, powołując się na ustawę o samorządzie gminnym, między innymi ustawę o finansach publicznych, które mówią, że samo zamieszczenie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego jakiejś informacji nie może być podstawą do zgłaszania roszczeń czyichkolwiek. Także ten urząd, ten komornik po prostu odpada jak odjeżdża, po prostu nic nie wskuram. Natomiast wiadomo mi, że toczą się jakieś postępowania egzekucyjne. Na pewno członkowie tego stowarzyszenia i organy tego stowarzyszenia musiałyby rozważyć kwestie, jeżeli by wszystko zacząć funkcjonować, czy wznowić funkcjonowanie, w jaki sposób z tymi wierzytelnościami sobie poradzić. Trudno mi powiedzieć, bo jak mówię, ja znam tą sytuację tylko z tych dwóch epizodów, które w jakiś sposób otarły się o gminę, czyli to zajęcie konta, usiłowanie zajęcia konta i kwestia tego postępowania administracyjnego. Co do podstawowa rzecz jest taka, że członkowie klubu oraz no, organy tego klubu, a jest mi wiadomo, że 12 lipca tego roku 2012 wpisano do rejestru nowy zarząd, bo to na własne oczy sprawdzałem, przeglądając rejestr, jest mi wiadomo, że ktoś tam jest, ktoś funkcjonuje i ktoś mógłby taką decyzję podjąć. Oczywiście z tymi konsekwencjami, że musiałby pewne problemy, jakie tam są, rozwiązać. Chyba tyle. Ja jeszcze uzupełnię tę odpowiedź. Ja daję z klikiem, jeżeli będę znał, nie mam przy sobie tego. W każdej chwili w internecie można znaleźć, mając numer Krajowego Rejestru Sądowego, aktualny stan prawny. Tam jest podane, że jeszcze kto kieruje, jaki jest adres. Formalnie adres siedziby jest na ulicy Ogrodowej w Nowym Tomyślu. Nie ma żadnych tam zmian, nigdzie się nie przerejestrował. Ale oczywiście ja taką wypowiedź jeszcze uzupełnię o te informacje konkretne. Dziękuję. Czy pan prezes Lisiewicz? Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem odpowiedzieć panu radnemu Frąckowiakowi. Wygrała firma Metrolog Czarnków na kwotę 22,5 tysiąca złotych. Umowa została podpisana. Do końca miesiąca stycznia będzie to zrealizowane. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń.
tym przechodzimy do punktu. Jeszcze burmistrz się, tak? Przeszkadza, panie burmistrzu. Ponieważ zbliża się koniec dzisiejszej sesji, więc chciałbym wykorzystać jeszcze ten moment i zaprosić wszystkich radnych, wszystkich gości, a także za Państwa pośrednictwem rodzinnie do spędzenia kilku godzin na rynku nowotomyskim, na Placu Niepodległości, w okolicach kosza, ponieważ rocznie, jak co roku, będziemy witali tam Nowy Rok. Zapraszam w imieniu organizatorów, a więc między innymi w imieniu Nowotomskiego Ośrodka Kultury, który będzie tam rejwodził w szczególności. Jest coraz mniej popularne stają się zabawy, bo z informacji, jakie mamy, wynika, że frekwencja na tych balach noworocznych jest jakoś taka dosyć niska. I w związku z tym być może ta formuła spotkań pod koszem będzie formułą taką rekompensującą nieco to, co kiedyś miało zdecydowanie więcej powodzenia. A zatem do zobaczenia pod koszem już od godziny 23 i tak mniej więcej gdzieś tam do godziny 1 z minutami. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Zamykam obrady 27 Rady Miejskiej w Nowym Tomyśle. Dziękuję Państwu.